Witamy i rozpoczynamy tydzień z reprezentacją Polski. W ten poniedziałek jesteśmy z wami w meczykowym gronie. Janusz Basałaj, Dawid Dobrasz, Tomek Włodarczyk. Dzień dobry. Dzień dobry panowie. Zapraszamy was niezwykle serdecznie na konferencję prasową reprezentacji Polski. Pierwszą na październikowym zgrupowaniu. Pierwszą z nowym selekcjonerem Michałem Probierzem już na zgrupowaniu i też z nowym kapitanem, a w zasadzie pełniącym obowiązki kapitana Piotrem Zielińskim. I to jest temat, od którego chciałbym zacząć, tylko jeszcze gwoli ścisłości i informacji. Około godziny 16:40 ma się rozpocząć konferencja prasowa na stadionie Legii, jeżeli dobrze pamiętam, już przed treningiem. Pierwotnie zaplanowana na 16:30, ale chyba nie wiem, ze względu na potencjalne korki, może na Czerniakowskiej, przesunięta o kilka minut. Obejrzycie ją oczywiście na żywo i posłuchacie tutaj razem z nami. Zachęcamy do aktywności na czacie, do dyskusji, do polubienia naszej transmisji. A ja was, panowie, na początek właśnie chciałbym zapytać, jak oceniacie tę decyzję? Oczywiście jeszcze nieoficjalną na razie, natomiast na stronie meczyki.pl można przeczytać, że takowa zapadła. Tak mówią na mieście. Tak. Mówią na mieście. Jak słyszymy. Tak jest, jak słyszymy, słyszę, że Piotr Zieliński tym kapitanem na spotkania z Wyspami Owczymi i Mołdawią faktycznie będzie, dlatego że do tej pory, kiedy wypadał ten właściwy kapitan, w tym przypadku od wielu lat już Robert Lewandowski, to panowała zasada, ten, który ma po nim najwięcej występów w kadrze, przejmuje opaskę. Na pierwszym miejscu jest Kamil Grosicki, 80 spotkań, natomiast na drugim 78 bodajże występów ma Piotr Zieliński, a wiadomo, że Grosik no raczej nie będzie odgrywał pierwszoplanowej roli u Michała Probierza, więc ta opaska wędruje do Ziela i wydaje mi się, że jest to słuszna decyzja bez względu nawet na tę liczbę. Zastanawialiśmy się głównie pomiędzy dwoma takimi kandydatami, czyli Wojciechem Szczęsnym, a właśnie zawodnikiem Napoli. Myślę, że w związku z tym, jak teraz Piotr gra i też nawet jak się zachowuje na boisku w Serie A, to jest to postać, która wydaje mi się w ostatnim czasie bardzo dojrzała. Ostatnio był zresztą taki artykuł duży w La Gazzetta dello Sport o charakterze zmienionym w ostatnim czasie Piotra Zielińskiego, który dużo bierze na siebie, który też taką energią, wydaje mi się, lidera emanuje, więc wydaje mi się, że ta opaska będzie mu z opaską będzie mu po prostu do twarzy, też do tej nowej fryzury, która nieco go postarza. Wydaje mi się, że wygląda znacznie dojrzalej. No właśnie, mamy starą fryzurę. Natomiast te zapuszczone włosy dodają mu takiej estymy, bym powiedział. No i dobrze, zobaczymy. Ja bym mu jeszcze dodał dyszkę na plecy po Grzegorzu Krychowiaku i taki pakiet opaska versus dziesiątka pasowałaby do Piotra Zielińskiego. Pytanie, czy on nie woli grać z dwudziestką właśnie. Natomiast Maciek P. pisze, powiedz Tomkowi, że przecież Grosik ma 90 występów, a nie 80. Mamy dla was 4 właśnie. Mamy dla was tę listę zawodników, tych obecnie powołanych z największą liczbą występów. Możemy ją pokazać? Tak, zgadza się, to Kamil Grosicki. Bo ja powiedziałem 80, tak? 90-84 faktycznie. Natomiast Kamil Grosicki prawdopodobnie nie będzie piłkarzem wyjściowego składu, a ktoś z tą opaską wyjść musi, więc jest to naturalna decyzja. W nawiasie też podana liczba strzelonych goli. Oczywiście w przypadku Wojciecha Szczęsnego to jest 0. Bartka Bareszyńskiego też. Nie wiadomo, czy on w ogóle zagra, czy będzie gotowy do gry ze względu na uraz, ale mogę zdradzić, że jak szykowaliśmy te zestawienie, to później już kolejni zawodnicy to są dużo niżej, to są około 30 występów, więc jest taka piątka na ten moment liderów, zawodników najbardziej doświadczonych pod nieobecność Roberta Lewandowskiego. Natomiast są takie opinie, że lepiej, żeby to był Szczęsny, bo Zieliński jest liderem, jeżeli chodzi o umiejętności piłkarskie, ale nie ze względu na charakter. A skąd wiemy? Nie wiadomo. No. Bo ja nie wiem dlatego. Może wydaje mi się właśnie, że to jest taki moment, że Piotrek, jak Tomek powiedział, bo ja na przykład dzisiaj jestem taki podekscytowany lekko. Nie to, że z wami tutaj siedzę w fajnym gronie, chociaż to też, ale zobaczcie, nowe otwarcie, zupełnie taki selekcjoner, który sam kiedyś mówił, że nie chce być w sumie selekcjonerem, został, nie ma Roberta Lewandowskiego, przyjeżdża Piotrek Zieliński, dostanie opaskę, tu mówisz nawet Tomek o dziesiątce, którą lata dzierżył Krychowiak. Że tego to, nie wiem, tylko ale to jest pomysł, niby pasowało mi wizualnie, pasuje. Tak w pakiecie, żeby Zielu to jest to nowe otwarcie. Otrzymał. Natomiast tylko jeszcze się wtrącę, dlaczego moim zdaniem pasuje do Piotra Zielińskiego ta opaska bardziej niż do Wojciecha Szczęsnego, nawet ze względów takich komunikacyjnych, bym powiedział. Dziś sędziowie mają prawo karać żółtymi kartkami za dyskusję zawodników po swoich decyzjach. Oprócz kapitanów zespołu, którzy traktowani są łagodniej, więc nie wyobrażamy sobie, żeby Wojciech Szczęsny ruszał do arbitra po drugiej stronie boiska, po nie wiem, faulu na którymś z zawodników. Jednak kiedy jest to piłkarz z pola, wydaje się to bardziej logiczne.
to też działa na korzyść Piotra Zielińskiego. Nie umocnienie go w drużynie, no i tak był mocny od lat, ale rzeczywiście często zaklinamy tą rzeczywistość, kiedy Piotrek odpali, kiedy zagra na miarę talentu, kiedy zagra na miarę tego Zielińskiego z Napoli, więc dostaje nowe instrumenty. Jeśli nie pójdę tu w frazę, o właśnie. To jest. Patryk Feda, tak. Na pewno ja nie wiem, jest to Piotr Zieliński. Wydaje mi się, że wielu teraz, kto to jest. Czy to ale od nas z redakcji? Wracając do Zielińskiego, mam nadzieję, że ta opaska pozwoli mu tak dodać mu skrzydeł, dosłownie. Tak trochę pójdę w banialuki poetyckie, ale coś w tym jest, że z tą opaską ruszy do boju, do zupełnie innej gry, do tego, że potrafi grać, a nie będziemy za każdym meczem mniej lub bardziej udanym reprezentacji myśleć o tym, że Piotrek nie zagrał tak jak w Neapolu. Koniec tego. Paweł Chochlewicz zwraca uwagę, że też już w Napoli Piotr Zieliński przecież kilka razy był kapitanem, więc nie jest to dla niego specjalna nowość. On tam jest Radek przede wszystkim też liderem tej drużyny. Mam wrażenie, zobacz, rok temu w kadrze kto był liderem zespołu? Krychowiak, Lewandowski, Szczęsny, Glik. Dzisiaj nie ma nikogo. Znaczy, no jest Wojtek Szczęsny, powiedzmy z tej, jest Kamil Grychosicki, jeszcze wrócił, no to też nie jako ma starej tak, rady drużyny. Ale wiesz, jakby, no otwiera się nowy czas i dla mnie Piotrek jest jednym z liderów Napoli. No to wiadomo, no najłatwiej powiedzieć, niech to przełoży na reprezentację, ale niech też takim liderem się czuje w naszej kadrze, a nie, że z tego drugiego rozdania. Mamy dla was, jak widzieliście, nagrania z hotelu, gdzie dzisiaj zjeżdżają się reprezentanci, a w zasadzie mamy nadzieję, że wszyscy już się zjechali, bo za pół godziny trening. Mamy też oczywiście na miejscu swojego wysłannika, będziemy się łączyć z Samuelem Szczygielskim, on nam zdradzi, kto jest, kogo jeszcze nie ma, jak sytuacja zdrowotna. Natomiast może też będzie kilka słów na temat tej atmosfery, skoro tak Dawid mówi, że tak pozytywnie podchodzimy. Jeszcze was będę dzisiaj o to pytał. Nowe otwarcie, a my na czarno wszyscy, to tak. Właśnie, no właśnie, atmosferę. Nie ten optymizm. Czarne wyszczupy. Może Samuel, nie, Samuel też czarna koszula chyba widziałem dzisiaj, także. Natomiast porozmawiajmy nie o nastrojach na razie, a o konkretach, o sprawach kadrowych, o sprawach personalnych. Mamy dwie zmiany w kadrze. To są informacje z wczorajszego wieczora, więc dość świeże. Zacznijmy może od bramki. Nie ma Bartłomieja Drągowskiego. Jest w jego miejsce Marcin Bułka, który błyszczy we Francji. Co wy na to? Solidne zapewnienie ze strony, powiedzmy, władz reprezentacji, że tak powiem, że autentycznie ma problemy rodzinne i to dość poważne. Bartek, mamy nadzieję, że wyjdzie z tego jak najszybciej, stąd ta zmiana. Nie ma w tym podtekstu typu, no jednak ktoś tam pomyślał, że nie, jednak bramkarza z końcówki drugiej ligi czy uraz, ale to są poważne problemy, więc należy mu życzyć powrotu do tego, żeby sytuacja była tam normalna, stąd Bułka tak chwalony przez nas i tak już można powiedzieć zasłużony dla Ligi Francuskiej. Tak, 5 czystych kąt, tak jeden z najlepszych, jeśli nie obecnie najlepszy bramkarz w lidze, więc zasługiwał na powołanie nawet w tym pierwszym terminie. Wydaje mi się, że u Michała Probierza zaprocentował tym, że jest na każde zawołanie, nawet jeżeli trzeba go właśnie awaryjnie dowołać, w przeciwieństwie trochę do Kamila Grabary, który mam wrażenie nie lubi być golkiperem rezerwowym i jeżeli trzeba by do niego zadzwonić, to tylko w takim momencie, że no nie to, nie chcę powiedzieć, gwarantujesz mu miejsce między słupkami, ale kiedy stawiasz go w takiej realnej konfrontacji do bycia ewentualnym numerem jeden. Wiadomo, jedynka lub dwójka podobno. Tak, a tutaj wiadomo, jaka jest sytuacja. Wojciech Szczęsny jest niekwestionowaną jedynką i Kamil Grabara raczej by przyjeżdżał jako bramkarz numer 3, a chyba mu się to nie widzi. Natomiast... Na mundialu się widziało jeszcze. Natomiast No, ale pytanie, tak. Czy tak naprawdę jest, czy to są nasze domysły? Nie no, to są nasze domysły. No ja nie rozmawiam z Kamilem Grabarą, natomiast była też sytuacja z poprzedniego zgrupowania, kiedy do Grabary wysłano właściwie SMS-a jeszcze za Fernando Santosza, czy on by się zjawił. I wtedy pojawiła się, nie chcę powiedzieć taka twarda wymówka, ale no on poczuł się jednak... tam jako zawodnik, który nie do końca był potraktowany fair, bo chyba nikt specjalnie jego meczów nie oglądał. Wcześniej nikt się do niego nie odzywał, a to nawet nie członek sztabu szkoleniowego wysyła do niego SMS-a, siema, czy ty przyjedziesz na reprezentację Polski. Więc moim zdaniem w takiej sytuacji on po prostu też wtedy dopinał po pierwsze kontrakt z VfL Wolfsburg, a po drugie miał jakąś wizytę u lekarza w związku z kontuzją twarzy. I ja się domyślam, że nie jest w jego jakimś wymarzonym
scenariuszu na bycie reprezentantem Polski, bycie jednak tym bramkarzem numer 3. Tomek, i dlatego słuchając twojego wywodu, dziś nie przyjechał. No, nie został powołany, o tak bym to powiedział. Tak, no, ten brak jego takiej natychmiastowej, powiedziałbym, entuzjastycznej chęci przyjechania na kadrę. Trochę jak żołnierz rezerwy. Dostajesz trochę telefon tak, i stawiasz się w ciągu. Jeśli nie byłeś raz, bo miałeś problem, to może odpocznij sobie. To nikt nie chce powiedzieć wprost. Nie? Ale też już wiesz, Krawara przez lata mógł się przyzwyczaić do tego. Absolutnie. Gry w reprezentacjach też młodzieżowych, był kapitanem kadry U21, a Marcin Bułka zawsze gdzieś w cieniu, bo nigdy nie grał po prostu. Szybko wyfrunął do tych wielkich klubów. Wspaniałe na pewno przygody, treningi ze znakomitymi piłkarzami, ale to były tylko treningi, a dzisiaj gra i rzeczywiście wyróżnia się w jednej z najlepszych lig Europy, więc to zasłużenie jakby to powołanie sportowo absolutnie się broni. Natomiast tutaj w dość konkretny sposób nasz stały widz Metodyk zamyka tę dyskusję. Co to za różnica, kto będzie nosił piłki za Wojtkiem Szczęsnym. Coś w tym jest, więc przejdźmy może od bramki do obrony. No bo Stacja Futbol pisze, powołanie dla Wdowika pokazuje, że każdy ma szansę na to. Nieważne, czy grasz w Legii, czy w Jadze, czy w jakimś innym klubie i to się ceni. Wczoraj nawet zmienił swoje plany. Prawdopodobnie specjalnie dla Bartłomieja Wdowika, Michał Probierz, pojechał. Rano jeszcze mówiliśmy, że miał być na Legia Raków i sam się zdziwiłem, bo jakby już później nie dzwoniłem, nie pytałem, że jednak był widziany w Krakowie, więc ta zmiana była chyba dość nagła, już tego nie zarejestrowałem. Samolot do Warszawy i do Białegostoku. Nie, tak. Było 15. Nie zarejestrowałem po prostu szybko tego. I chyba radę. Nie dokończyłeś swojej myśli, ale domyślam się, że chodziło ci właśnie o to, że faworytem stał się w walce o to powołanie właśnie w Wdowik i potwierdził to na boisku. Podlaski Beckham trafia z życzymy mu serialu na Netflixie. Brawo. Tak, jest teraz w modzie to nazwisko. Nie, no, najpierw nie. Akurat na Netflixie. No, ja bym raczej Wszałka dziś porównywał z Beckham. Prawa strona i granie. Z bramki zostaje fragmenty. Ale rzuty wolne. Nie, absolutnie. Tutaj ułożona Beckham nie grał tak dobrze głową jak Paweł. Trzeba powiedzieć, że jest to ukłon w stronę ligi, w stronę wszystkim Wdowika, Jagiellonii, trenera Ronaldo Siemieńca. Tak jest. Jest Guardiola. Guardiola. I dyrektora. Tylko, żeby polski Guardiola nie miał teraz wyników, jak tak prawdziwy Guardiola. Przepraszam, już kończę. Wiem. I dyrektora Masłowskiego, który bardzo, bardzo wierzył we Wdowika i pracował nad jego kontraktem, przekonywał, namawiał. Sam Wdowik też słyszałem, że się, jak to się ładnie mówi, ogarnął, że wytrzymuje już całe mecze, bo był taki moment, że grał 60-70, trochę nie tego zdrowia, a dzisiaj faktycznie fantastyczne stałe fragmenty gry, jest skuteczny i może grać i na lewej obronie i co najważniejsze na wahadle, bo przewidujemy też, że być może w takim stylu zagra, w takim ustawieniu zagra reprezentacja pod wodzą Probierza, choć niekoniecznie z Wdowikiem pierwszej 11, zobaczcie, spokojnie. Lewy obrońca, lewa noga nominalna, 23 lata, błyszczy w ekstraklasie, dobrze ułożona noga, jeszcze z Jagiellonii, to już na pewno bliżej Michałowi Probierzowi, no trochę nawet nie stać nas na rezygnowanie z takich piłkarzy dzisiaj, kiedy ale, był największy. Ale to był piłkarz, ale przed wczorajszym meczem wpadłbyś na to? Bo wszyscy mówiliśmy, nie, no, ktoś kiedy mąż, Patryk Kun. Ale ktoś to ogląda Ekstraklasę, na pewno widział, że Wdowik wysyła jakieś sygnały. Tak jak, nie wiem, w zeszłym sezonie były zachwyty nad Abramowiczem. Wiadomo, to był inny wiek, 37 lat, ale tutaj mówimy o zawodniku 5 lat młodszym niż Patryk Kun. Wydaje mi się, że to też w odpowiednim momencie strzelił kapitalnego gola na oczach selekcjonera. No, czasami moment jest ważny. Puchacz wylatuje. Pewnie trzeba mieć trochę szczęścia, nie? No, tak, tak. Wiesz, po prostu też mi się na przykład nie chciałbym, żeby znowu były za nazwisko, tak? Że pojechałby Nikola Zalewski, no bo on kiedyś grał na wahadle, to jest zawodnik z Romy, to jedzie ona, nie w Nie, no ewidentnie nie, no, jedzie na ten Wdowik, moment powołania są dla zawodników, którzy są w formie. Może Karbownik jeszcze gdzieś mógł być rozważany, tak? Tak, no patrząc na skład reprezentacji Polski, to faktycznie Michał Probierz szeroko otwiera drzwi na nowe nazwiska i też na ekstraklasę, co jest takim dobrym sygnałem dla ligi, która w tym sezonie jest bardzo interesująca. 6 powołań, pierwszy raz od listopada 2018 roku, kiedy Jerzy Brzęczek taką samą liczbę zawodników przywołał na jedno ze swoich zgrupowań, więc to jest Matynia. Jakby jednoznaczne. Matynia i Pietrzak, to wtedy też lewa obrona była ekstraklasowa. No. Tak, więc to Matynia, no, zapowiadał się. Jak najbardziej słuszna koncepcja. Myślę, że wiesz, jeżeli to byłby Kun, to byłoby ok. Jeżeli jest Wdowik, to też jest ok. Natomiast wyobrażam sobie, że zestawienie obrony mimo wszystko będzie inne. Wydaje mi się, że jednak zagramy trójką środkowych obrońców i ten półlewy to będzie Jakub Kiwior z Arsenalu, a nie Bartłomiej. No właśnie, bo
to jest ciekawa sytuacja, bo Wdowik w Jagiellonii gra jako lewy obrońca w czwórce od początku sezonu. Ale mówią, że no i Dawa Hadle też zagra. Akurat, bo zobaczcie, no jak Santos powoływał, to nie było żadnego lewego obrońcy w sumie nominalnego. Chodzi mi o to, że to wiesz, to może być powołanie sugerujące, że jednak czwórką? Chodzi Radkowi o to, że gdyby był Kun, to bardziej gramy trójką i wahadłem, a jeżeli jest Wdowik, to być może czwórką i... To może być też... Ale w Białymstoku mówię, że i na wahadle też zagra, no ale co mają powiedzieć? Nie będę dyskutował. Dzisiaj lewym wahadłowym z pewnością może być, tak sobie przynajmniej myślę, skoro ta prawa strona jest przeładowana, bo tam jest Mati Kasz i Paweł Wszołek, obaj w rewelacyjnej w tym momencie formie, a nawet i Przemysław Frankowski, który też jest w świetnej formie, asysta z Arsenalem, asysta w ostatnim meczu ligowym, więc wyobrażam sobie, że Franek pójdzie na lewą jako podstawowy lewy wahadłowy, a Mati Kasz, Paweł Wszołek, to będzie już decyzja Michała Probierza. Natomiast Kamiński z nich wszystkich nie jest po prostu piłkarzem podstawowego składu. No zobaczymy. My sobie to wszystko oczywiście rysujemy teoretycznie. Na końcu Michał Probierz musi... Dawid Sieńko podpowiada nam, że jeszcze w zeszłym sezonie Wdowik grywał też wyżej na lewej stronie, a na boku grywał wtedy Bojan Nastić na, tak, na obronie. Tak. No ale tamta obrona Jagiellonii to nie ma co wracać. Teraz jest lepsza. Warto zapomnieć. I na wyjeździe wreszcie. Natomiast jest to pierwsze powołanie od dość dawna z Jagiellonii Białystok. Chyba, nie wiem, czy teraz Romańczuk to nie było ostatnio. Chociaż tylu synów Jagiellonii tam jest trochę. Tak, jest Frankowski, Byłby Drągowski. Tak, Świderski, Frankowski, kilku faktycznie tych piłkarzy, którzy przeszli przez nawet ręce Michała Probierza, jest w tej kadrze. Pytacie, o której konferencji? A właśnie teraz na takiej specjalnej grupie dla dziennikarzy na WhatsAppie Kuba Kwiatkowski napisał, że kadrowicze wyjechali z hotelu i za około 20 minut rozpocznie się konferencja prasowa, więc tak jak mówiliśmy na początku naszego programu, około godziny 16:40 posłuchamy Michała Probierza i Piotra Zielińskiego. Dawid, ty śledzisz uważnie Ekstraklasy. Czy Wdowik to jest w tym momencie najlepszy specjalista, jeżeli chodzi o rzuty wolne? W ogóle? O tym no, bo już ma trzy trafienia. Co, no tu jest regularność przede wszystkim. Ja sobie nie przypominam w ostatnich latach, żeby ktoś trafił z taką regularnością. To aż sięgam do czasów Edsona z Legii Warszawa, kiedy pamiętam, że on faktycznie jak miał tę piłkę na lewej Villopez nodze, to... też. No ale Ivi Lopez też, ja nie pamiętam, żeby tak seryjnie trafiał ten fragment. On na przykład, Ivi Lopez świetny... Sezon nie ostatni, ale przedostatni, trzeba by policzyć, ale tam mogło być z pięć. Tylko zobacz, i mówimy o tym, że Gioner zgra 11 meczów. 11 kolejkę. Tak, nie, no, ma... nie umniejszam. To jest mega wynik. Ja bardziej tak patrzę, że właśnie Ivi Lopez świetnie potrafił dograć piłkę z tego fragmentu gry. Na głowę Sfarnasa, na głowę Arsenicza, to miał opanowany do perfekcji. Wdowik ma coś ekstra. Ja zawsze lubię, jak w polskiej lidze, tak nie wiem, z Kuba Moder miał ekstra strzał z dystansu, z dwóch nóg. Tu mamy Wdowika, który ma stały fragment gratis, taki dołożenie czegoś, czego w sumie nie spodziewamy się po zawodniku, bo wiemy, że w kadrze i tak nie będzie tego wykonywał. Ja uważam, że fajnie, że Michał Probierz takich zawodników bierze i nawet się nie zdziwi, jak dostanie Wdowik jakieś minuty, ale mówił u Romana Kołtonia, wprawdzie futbol trener, że chodzą mu trzy ustawienia po głowie. Sam jestem ciekaw, którego będzie najbliżej. Ma teraz dużo wariantów dzięki temu, że jest zawodnikiem. Ja nie chciałbym studać tej atmosfery Wdowikowej, ale pamiętajmy, że on do reprezentacji trafił na skutek kontuzji Tymoteusza Popacza. Ale bardziej Wdowik niż Peda, jak miałbym tak przynajmniej ze swojej perspektywy. Dobra, wiadomo, nie oglądam Pedy na co dzień, ale rozumiem powołanie Wdowika, a co do Pedy możemy dyskutować na pewno. No to teraz mam, panowie, do was mały quiz i dla naszych widzów też. Ostatnie 15 meczów reprezentacji Polski. Jest jeden piłkarz, który zaczynał wszystkie te mecze od początku i prawie wszystkie dograł do końca. Ominął tylko 3 minuty, zszedł na samą końcówkę w ostatnim meczu na Mundialu. A poza tym grał wszystko w pełnym wymiarze czasowym. Z pola? Z pola. Piotr Zieliński. No, nie? Myślałem. Piotr Zieliński odpoczywał w wybranych meczach Ligi Narodów. Nie, Bereszyński. Nie wiem. Frankowski? El Chiringuito, tik-tak, tik-tak. Jakub Kiwior. Od debiutu Tak się zrobił weteranem nagle. W meczu z Holandią w Rotterdamie, kiedy wyszedł w pierwszym składzie, zagrał we wszystkich meczach. We wszystkich meczach do końca kadencji Michniewicza i we wszystkich meczach za Santosza w tych sześciu. Ostatnio na lewej obronie, więc wydaje mi się, że to jest główny kandydat na ten moment. No w tym sezonie ma tyle minut w kadrze, co w klubie, tak? Bo 180. Właśnie chciałem powiedzieć, że na przestrzeni powiedzmy tego roku, to żeby nie... Następne trzy sezony w Arsenalu starczyły, żeby zebrał tyle minut. Mam nadzieję, że nastąpi to szybciej. 120 minut w Arsenalu na ponad 1000 możliwych do rozegrania, więc no jest piłkarzem rezerwowym, który dostaje szansę albo w końcówkach, albo na Puchar Ligi, chociażby tak jak z Brentford, gdzie zagrał dobry mecz, ale miejmy nadzieję, że ta jego pozycja w hierarchii obrońców będzie rosła, bo nawet dziś to jest piłkarz, który pewnie od razu wskakuje
Michała Probierza do podstawowego składu. Nie, no, nieodzowny w reprezentacji. Paweł Dawidowicz miał być też chyba szykowany na takiego szefa obrony, jakby jako ten centralny w trójce środkowych obrońców. No i być może właśnie Patryk Peda. A tak to wydaje się, że Michał będzie gdzieś musiał cały czas drapać się po głowie i szukać zestawienia tej być może trójki środkowych obrońców, jeśli się na to zdecyduje. Wczoraj mówiliśmy w programie, że bardzo prawdopodobny od pierwszych minut jest występ Patryka Pedy, bo też Probierz, jak coś mówi, to jest raczej konkretny i mówiąc to, że wyciąga piłkarza z młodzieżówki tylko po to, żeby on grał, to chyba tutaj też chce być słowny. Bo w sumie dlaczego nie? Dlaczego w takim meczu przeciwko tak słabemu rywalowi właśnie nie zrobić jakiegoś nowego otwarcia, nie zbudować jakiegoś swojego zawodnika? Więc wydaje mi się, że Patryk Peda, Jakub Kiwior. No i kto trzeci, jeśli trójka, tutaj byśmy się musieli już zastanowić, czy Sebastian Walukiewicz, czy Mateusz Wieteska, czy być może Tomasz Kędziora, który też w trójce grał jako ten półprawy. Tu może nam... No jak tak się zastanawiacie, do kogo wam najbliżej? Mi do Walukiewicza chyba mimo wszystko. Ja, Tomka Kędziora. Ja też powiedziałem wczoraj, że Tomek Kędziora, bo dodaje największe doświadczenie w tym towarzystwie. Tak, no. Może nie największe nazwisko, bo Kiwior wiadomo, Arsenal, raczej postawiłbym na Kędziora. Może to być faktycznie Kędziora z racji tego, że nie da się rozmontować całej trójki, a wprowadzać no, pojedynczo. Jeżeli dajesz szansę Pedzie, no to reszta chyba musi być obudowana takimi zawodnikami, którzy ostatnio po prostu grali w tej reprezentacji. No tak właśnie, mi się wydaje. U Santosza grali Kiwior, Bednarek, Kędziora. Znalazłem na stronie tvpsport.pl wypowiedź Miłosza Stępińskiego z kadry U20, gdzie Peda był jego kapitanem i mówi tak, mimo sporego wzrostu Peda jest bardzo mobilnym zawodnikiem. U nas w kadrze miał dużo sytuacji do zdobycia bramki, nie tylko po strzałach głową, ale też nogą. Piłka spadała idealnie miejsce, w którym był ustawiony. Podobnie było w przypadku Janka Bednarka, gdy u mnie grał. To ciekawe, że nam się tak uzupełnia rzeczywiście z tym Bednarkiem. I jeszcze jedna wypowiedź Zbigniewa Bońka sprzed roku. W Prawdzie Futbolu, który mówił tak. W ostatnim czasie w zespole SPAL do składu przebił się obrońca Patryk Peda, który zrobił naprawdę duży postęp w grze i nabrał tutejszej kultury. Ma świetne warunki fizyczne, jest szybki i zdecydowany. Uważam, że za rok będziemy dużo o nim mówili. To jest kandydat na poważne granie. Prorok. Prorok Zbigniew Boń. Wiesz co, i czytałem też jego wypowiedzi w kontekście udzielonego wywiadu dla TVP Sport bodajże. Ja go nie znam, nigdy z nim nie rozmawiałem, natomiast tam jawi się jako człowiek bardzo dojrzały jak na swój wiek, 21 lat. Wspomina też swojego zmarłego ojca, który był dla niego dużym oparciem, wsparciem, który wszędzie z nim jeździł. No i wypowiada się jak bardzo taki dojrzały już mężczyzna. Bardzo młody wyjechał, jako młody wyjechał do, nie wiem, 14-15 lat chyba. Wychowanek Legii Warszawa. Tak, wyjechał do Italii się poradzić. Zwróć uwagę, podobieństwo z Zielińskim, który też jako nastolatek wyjechał do I Peda potencjalnie jest, zobaczcie na tę listę, potencjalnych debiutantów. Też sześciu, tak jak sześciu piłkarzy z Ekstraklasy. Kilku z nich, no to już taki wiek dojrzałego piłkarza, tak? Jak mówimy o Patryku Dziczku czy Jakubie Piotrowskim. Też Dziczka obecność w kadrze przez lata zwiastowana. Wiadomo, że problemy... Jest wyhamowana na dwa lata, jakby to powiedzieć. Oczywiście. Natomiast Peda najmłodszy i Marchwiński to są dwaj zawodnicy wyjęci z kadry U21. Nie postanowił tam przenieść połowy swojej drużyny Michał Probierz na razie, tylko właśnie tak, tych dwóch Marcin graczy. Marcin Bułka przecież przed tym sezonem bodajże rozegrał tylko w seniorskiej piłce 18 spotkań, więc to jest totalne przełamanie ten sezon 2023-2024 w przypadku tego golkipera. I dobrze, bo tu jesteśmy naprawdę bezpieczni z każdej strony. No zobaczymy, ilu debiutantów dostanie swoją szansę. Jestem przekonany, że no z trzech to minimum zagra. Ale w dwóch meczach. W tych dwóch spotkaniach to takie absolutne minimum. Myślę, że Filip Marchwiński też na jakieś minuty w ataku, nieważne w jakiej konfiguracji, ale może spokojnie liczyć. Ja bym przynajmniej tego oczekiwał. Nie no, zdziwiłbym się, gdyby w sumie nie dostał żadnej minuty, bo Michał Probierz też o tym mówił, że tu nie chodzi o to, żeby rozbijać też ekipę Adamowi Majewskiemu. Po prostu ci grali. Tak, że jak już kogoś biorę, to po to, żeby grać, a nie po to, żeby jeść z Lewandowskim, no w tym wypadku nie z Lewandowskim, ale z innymi kadrowiczami kolację, tak. czy po prostu zapoznać się z kadrą. To nie o to chodzi, więc też fajnie, że taki sygnał jasny poszedł. Jak was biorę, to nie po to, żebyście zwiedzili Wyspy Owcze, tylko żebyście faktycznie nam pomogli. Pamiętajmy, że grał punkty i tutaj widziałbym odważnego
z jednej strony problem, z drugiej strony człowieka, który musi popatrzeć na to troszkę zachowawczo. Widać, że trener chce dać. Natomiast wiesz, wiem, czy zagra Peda, czy Wialukiewicz, czy Wieteska, to i tak będzie ktoś nowy. Absolutnie. To i tak będzie coś nowego, a ktoś z niej zagrać musi, tak? Znaczy, tam był wcześniej. Nowe jest to, że nie gra Bednarek od wielu, wielu lat. Na pewno. Natomiast Tomasz Bysiewicz pisze, Probierz przynajmniej ma od razu swojego piłkarza, a Santosz to miał co najwyżej swoje cygara. 4000 osób z nami na żywo. Dziękuję. Probierz też pali cygara. To jak Guardiola, tak? Ale pali w sytuacjach nadzwyczajnych. Wygrany ważny mecz, także urodziny, imieniny, coś takiego. Życzymy, żeby dwa razy w tym tygodniu mógł odpalić sobie to cygaro przy okazji tych październikowych meczów. Jest taka ciekawostka organizacyjna a propos trenowania na Legii w Warszawa, bo też rozmawialiśmy wczoraj szeroko z Sebastianem Milą, jak dużo w detalach jest jakby do zorganizowania podczas takiego zgrupowania, czy przed zgrupowaniem. Wiadomo, że na Wyspach Owczych gramy na boisku sztucznym i wiem, że sztab się zastanawiał bardzo długo, czy na Legii też trenować. Tam są przy stadionie, przy ulicy Łazienkowskiej dwie murawy. Jedna naturalna i druga sztuczna, ale ostatecznie się zdecydowano trenować przez dwa dni jednak na tej naturalnej murawie, dlatego że ta sztuczna nie jest tej samej klasy, co na Wyspach Owczych, więc w trzy dni trenowano by na trzech różnych boiskach. Sztuczna nawierzchnia w Polsce, później inna na Wyspach Owczych do trenowania i inna do grania, dlatego zrezygnowano po prostu. Czyli ostatni trening przed meczem nie jest tam na stadionie? Chociaż nie, na dwóch różnych. Ale tak, sztuczna w Warszawie inna i sztuczna też chyba ta sztuczna niesie ze sobą większe ryzyko urazów. Ale wiesz co, to John Van Den Brom też o tym mówił, jak były takie tematy w europejskich pucharach, że właśnie podnosił ten aspekt, że czasami zmiana murawy na jeden mecz, w sensie na jeden trening, może przynieść więcej szkody niż korzyści, bo zawodnicy zanim odgarną, jak się gdzieś ta piłka odbija, to będzie grał jeszcze na jednym boisku, a jeszcze może doznać kontuzji. Trochę zgłupieją. Ja też nie byłem do tego do końca przekonany, ale jak widać to Lechowi pomagało w Europie, bo Dariusz Żura, pamiętam, jak grał w Europie, to robił inaczej, że jednak były treningi na poznańskim Golęcinie przed tymi meczami. Tutaj widzę taka taktyka też zrozumiała. To jest ta murawa najwyższej kategorii na Wyspach Owczych, to chyba czwartej kategorii, tej najlepszej, jeśli chodzi o sztuczne murawy. To już nie jest z tym żużelkiem, który się podbija, jak na orlikach gra. Natomiast to pytanie na przykład też, nie wiem, o Arkadiusza Milika, który wiadomo, że jest po dwóch zerwanych więzadłach, jak taka murawa będzie wpływała na niego. Oczywiście odpukać, no, ale takie rzeczy trzeba brać też gdzieś pod uwagę. Wiadomo, im bliżej tego wylotu do Tórshavn i spotkania tam, pewnie jeszcze więcej będziemy rozmawiać o tym, co tam czeka reprezentację Polski, bo to nie tylko kwestia murawy, ale też warunków atmosferycznych i tak dalej, i tak dalej. Natomiast rozmawiając jeszcze o Polakach, na razie zerkam na czat. GRGR pisze, że brakuje mu Dominika Marczuka z Jagiellonii, który kręci konkretne liczby na skrzydełku. Natomiast chyba tam konkurencja jest gigantyczna, no także ciężko. Podobno jeszcze rok musi pograć w lidze. Mówili mi mądrzy ludzie z Białegostoku, że jeszcze rok i zanim schwyci taki poziom, gdzie go będzie można do international level, jak mawiał Ben Hacker, przymierzyć. No wiesz, fajna droga taka z pierwszej ligi przez Stal Rzeszów, tam był wyrażający się piłkarzem. Łukasz Masłowski go zobaczył, poszedł poziom wyżej, zaczyna też robić fajne liczby, bo może grać też i niżej i wyżej w tym ustawieniu. Wydaje mi się, że w ogóle też taktyka Adriana Siemieńca właśnie takich piłkarzy promuje, bo jednak oni chcą grać ofensywnie, gdzieś szukają tej gry na bokach. To mówisz, tych najmłodszych trenerów, one chyba gra najbardziej ofensywnie. Na kolegów ci powiedziałem to. To teraz powiedz od siebie. Tak. On może być takim piłkarzem trochę wszołkowym, bym powiedział. Nieważne, która linia po prawej stronie, tam czuje się bardzo dobrze. Zresztą w Stali Rzeszów już miał te liczby odpowiadające za gole, asysty. 6-7 bodajże? W 63 meczach sprawdziłem chyba 4 gole i 7 asyst bodajże. No ale bardzo zasługiwał na ten awans. Tu zdecydowanie jest bocznym obrońcą, czy skrzydłowym, wahadłowym, wyróżniającym się na tle ligowym. Natomiast, tak jak wspomniałem, konkurencja jest gigantyczna w postaci Kasza, Wszołka, czy też Frankowskiego. Na razie powołany do kadry U21, tam będzie miał okazję się zaprezentować też w najbliższych meczach. To jest towarzyski ze Słowacją i mecz eliminacji z Kosowem czy z Estonią? Nie, z Kosowem i Estonią już graliśmy, to na pewno nie, chyba ale nie, z Bułgarią. Rewanż to z Estonią. Rewanż już teraz gramy rewanż. Tak, miesiąc po miesiącu.
Pytanie jest jeszcze, dobra, pytałem was o rzuty wolne, no bo tak, nie ma lewego, w razie czego, taki wdowik, myślę, jakby miał po dobrej stronie. Ojej, to już, to by było no. Widziałeś, jak Zielu ostatnio rzuty karne podejść. Wykonuje? No właśnie, a rzuty karne to jest druga sprawa, bo... Nie do obrony to jest. Okej, okay. Ale słuchaj, Karol Świdzerski, jakie ma statystyki z rzutów karnych teraz? Wiadomo, to jest tylko MLS, tam też są sztuczne murawy czasami, może tam się gorzej rzucają bramkarze. Ja pamiętam ostatnie... Arkadiusza Milika, jeszcze... Kiedyś, jak byłem w Detukomst, w tym ośrodku treningowym Ajaxu Amsterdam, jak wykonywał rzuty wolne po tej prawej stronie, no to jego lewa noga była zabójcza. Później gdzieś to się rozmyło niestety. Aha. Zatracił jakby chyba tę umiejętność, albo mu, nie wiem, nie dawano wykonywać rzutów wolnych. Ale miał na pewno podstawy do tego, żeby konkurować z wdowikiem z tych uderzeń ze stojącej. W takich sytuacjach, to brzmi. Tomek, w takich sytuacjach ja marzę o prowadzeniu przepisów jak w piłce ręcznej. Rzut wolny, wchodzisz z ławki, strzelasz, wracasz i tak dalej. Ale prędko się nie doczekamy tego. Rzeczywiście wtedy wdowika można wykorzystać przy całej sympatii i tej całej laudacji na temat. Chyba nie wystąpi w pierwszej 11. Fantazy ekstraklasy, bo strasznie dobrze punktują obaj. No dokładnie. No. Mam też chyba Marciuka, teraz muszę wdowika dokupić faktycznie, bo to już za duże straty punktowe, panie Radku, w naszej lidze. Jak chcecie usłyszeć Suchara, to jeszcze powiem, że trener Probierz lubiał i lubi się otaczać wdówkami, bo wdówka to miał pseudonim Mateusz Wdowiak, kiedyś w Krakowie, gdzieś Lubina. A, okay. Z Jagiellonii. Ale z wdówką mu tak niedobrze poszło. Wdowy grosz gotowy. Pamiętaj. Tak, to na pewno. A tylko sprawdziłem grę faktycznie. Ze Słowacją gramy 12 października towarzysko i potem ze Estonią we wtorek, 17 października. No to skoro już tak, Janusz, zahaczyłeś o piłkarzy, z którymi ma przeszłość, tak. Michał Probierz, z którymi współpracował, to też przygotowaliśmy takie zestawienie. A w zasadzie przygotował je nasz redakcyjny kolega Dominik Budziński, który dzisiaj na naszej stronie meczyki.pl przyjrzał się tym piłkarzom, których najlepiej zna Michał Probierz ze wspólnej pracy w klubach. I nie ma tu specjalnej niespodzianki, bo on dawał już szansę Przemysłowowi Frankowskiemu w Lechii Gdańsk, gdzie dostał od niego 27 meczów, a później bardzo odważnie, konsekwentnie stawiał na niego też w Jagiellonii. Kolejne 102 mecze to już właśnie w barwach Jagi. 71 meczów Karola Świderskiego w Jagiellonii. Ponoć też wyczytałem właśnie w tym artykule, że też próbował go ściągnąć do Krakowi, ale wtedy już Karol Świderski obrał kierunek na zagranicę. Wiadomo, że był PAOK Saloniki. Dzisiaj MLS. Kamil Grosicki, no to są jeszcze te czasy Jagiellonii, tej pierwszej, mocnej, z Tomkiem Frankowskim. Bartłomiej Drągowski, też Jagiellonia, dokładnie ta sama liczba spotkań. Oczywiście Drągowskiego na tym zgrupowaniu mieć jednak nie będziemy. Damian Szymański też 16 meczów w Jagiellonii, ale tam był piłkarzem bardziej drugiego planu. Czy mają przewagę pod tym względem Frankowski i Świderski, jeżeli chodzi o konkurencję do gry w pierwszym składzie? Delikatny handicap? Wiesz co, dzisiaj Świderski to jest, wydaje się, napastnik numer jeden, więc bez względu na to, czy Probierz byłby selekcjonerem, czy tym trenerem byłby pewnie, nie wiem, Marek Papszun, to miałby ogromne szanse na grę. Podobnie zresztą jak Frankowski, bo bronią się w swoich klubach. Tutaj nie będzie jakiegoś nepotyzmu ze względu na to, że Probierz ich dobrze zna, nie wiem, z Białegostoku, Gdańska czy innych klubów. Do tego grona by dołączył chociażby też Paweł Dawidowicz, który wchodził do Lechii Gdańsk właśnie pod wodzą Michała Probierza. Później poszedł do Benfiki, natomiast wtedy też chyba z tego, co pamiętam, był bardzo blisko Borussii Dortmund chociażby. Tam to rozważano. Wielki talent. Mimo wszystko mieliśmy oczekiwania nieco większe, ale też te kontuzje go niestety przyhamowały. Ale miejmy nadzieję, że jeszcze do reprezentacji. To Tomek, lejesz miód na serce Probierza, bo Michał w takich sytuacjach często powtarza. Wszyscy mi zarzucają, tylko starzy Słowacy w Krakowie. Nie, Dawidowicz Słowacy, to rzeczywiście kilku wyciągnął. Tak, tak. Batutą zresztą tak samo jak Świderski właśnie i Frankowski. Ale Dawidowicz to taki obrońca nowoczesny, czy defensywny pomocnik nawet momentami, gdzie potrafił te pasy długie rzucać. No i miejmy nadzieję, że w reprezentacji jeszcze to pokaże, bo jednak 8 lat i tylko 8 występów w kadrze to jest na przestrzeni tak długiego czasu niezwykle, niezwykle mało. Natomiast nie sądzę, żeby to był taki, nie wiem, pozycja startowa dla niektórych zawodników, nie wiem, nieco lepsza, bo większość z nich z tego topu po prostu broni się w klubach. Ale to też... Te dwa pierwsze nazwiska na pewno. Grosicki, wiadomo, bardzo dobry czas. Jako joker, idealnie.
idealny będzie. Natomiast, można spojrzeć szerzej, bo też przecież Łukasz Skorupski to jest zawodnik, którego trener zna. Adam Buksa to jest zawodnik, jak dobrze pamiętam, przecięli się w Lechii Gdańsk w 2014 roku, więc też gdzieś te kontakty są i wydaje mi się, że no już nie mówię o młodzieżówce, tak? Marfiński, Peda, no Peda to był zawodnik, który w 10 meczach u Probierza tylko raz nie wyszedł w podstawowym składzie, więc na pewno kiedy zaczynamy budowę czegoś nowego, a nie ma na to czasu, trzeba trochę ryzykować, a łatwiej jest ryzykować z zawodnikami, których znasz i gdzieś na nich pewne rzeczy opierać, tym bardziej, tak jak tutaj mówimy, no nie jest to na zasadzie, dobra, musimy kogoś wziąć, kogo znam, nawet jak siedzi na ławce, nie. Tylko po prostu ci zawodnicy, o których tutaj Tomek mówił, ja dorzucam kilka nazwisk, no to Buksa po prostu też zasługuje swoją postawą, a nie to, że jedzie, bo nie wiem, bo gdzieś się przecięli w Lechii Gdańsk kiedyś, tak? Już za kilka minut wystartuje konferencja prasowa reprezentacji Polski na stadionie Legii, gdzie dzisiaj trenować będą po raz pierwszy pod okiem Michała Probierza i jego sztabu. Naszego tak. kolegi. Jeszcze jedna ciekawostka a propos tego, jak chce pracować Michał Probierz, nawet na tym pierwszym zgrupowaniu. Wczoraj bodajże 12 zawodników rozgrywało swoje mecze w klubach, więc naturalnym jest, że w poniedziałek często oni lądowali bardziej na stołach masażystów, kiedy trafili do hotelu, a nie wybiegali na boisko, żeby trenować. Wiem, że Michał Probierz chciał mimo wszystko, aby oni się pojawili właśnie na murawie jako grupa, żeby miał tych wszystkich 25 piłkarzy, nawet jeśli oni by mieli sobie zrobić stretching, nie wiem, kilka okrążeń wokół boiska. Wspólne zdjęcie nawet z trenerem. Tak, ale chcę po prostu im przekazać zasady. Jak to ma wyglądać, okay. Trochę już zacząć budować tę grupę, bo czasu jest niezwykle mało. W środę wsiadają przecież już do samolotu lecącego na Wyspy Owcze. Takie małe rzeczy, aby przyspieszyć mimo wszystko budowanie tej drużyny, a nie, że dzisiaj 12 zostanie w hotelu, nie pojedzie w ogóle na obiekty Legii, aby się regenerować. Znaczy, wiesz, Tomek, budowanie tak, ale ktoś mi powiedział, że w reprezentacji się nie buduje. Raczej konsolidacja, integracja. No, tak, wiesz, nawet komunikacyjnie. Tak, odbudowanie, większość z nich grało. No, tak, moje zasady są takie. Potruchtajcie, mówię, jakiś stretching, coś z trenerem od przygotowania, reszta normalny trening. Natomiast żeby nie rozdzielać się już tego pierwszego dnia na podgrupy, a być od początku razem. Właśnie, bo razem. My często myślimy budowanie przez to budowanie projektu sportowego. Tak, a ja w ogóle patrzę budowanie szerzej, właśnie takiej atmosfery w kadrze. Nie wiem, być może nawet gdzieś zmiana w kwestii posiłków jakaś taka, która da jakieś pewną zmianę, odświeżenie, ale też prowadzi zasady, jak to ma teraz funkcjonować, bo mam wrażenie, że w poprzedniej reprezentacji, no tak jak tutaj Tomek mówił, że gdzieś tam pisali, ktoś pisał SMS-a do Grabary, może chłopaki złączy nas piłka i wpadniesz na reprezentację. Nawet ci, co byli na miejscu, nie do końca wiedzieli. A pamiętasz, jak zostało Salamonem, jak było? Na razie kończymy, słuchamy selekcjonera i nowego, na razie tymczasowego kapitana. Po konferencji z powrotem zapraszamy do nas. I Piotrek Zieliński. Przepraszamy za drobny poślizg, ale jeszcze mieliśmy wcześniej odprawę przed wyjazdem z hotelu. Stąd ta konferencja, którą awizowaliśmy wcześniej, zacznie się troszeczkę później. Z racji tej, że Piotrek się będzie chciał przygotować do treningu, zaczniemy tą konferencję od pytań do Piotrka i później zostanie z nami selekcjoner i wtedy będziemy zapraszać was do zadawania pytań trenerowi. Także proszę bardzo, Dawid. Dzień dobry, Dawid Szymczak, Sport.pl. Panie Piotrze, zazwyczaj było tak, że pierwszego dnia zgrupowania z dziennikarzami widział się kapitan reprezentacji, no i było tak, że był to najczęściej Robert Lewandowski w ostatnich latach. Czy pana obecność, czy to wiązać, czy pan jest kapitanem na tym zgrupowaniu reprezentacji, czy pan o tym już wie, czy nie? Dzień dobry, tak, możemy to potwierdzić na najbliższe dwa spotkania. Mam to wyróżnienie, tą odpowiedzialność i wielki zaszczyt być kapitanem reprezentacji Polski. Mateusz Igien za Radio Z. No to Piotrze, gratulacje w takim razie. Doczekałeś się opaski kapitańskiej. Natomiast czy w związku z tym planujesz jakoś na tym zgrupowaniu w takiego lidera trochę się zmienić? Czy też w ogóle jest taka potrzeba? No bo nowe otwarcie, trzeba też się pokazać pod nowym selekcjonerem. Z drugiej strony domyślam się, że na razie to zbyt wiele czasu nie było. Opowiedz też o tym, jak też chcecie trochę odbudować się po tych poprzednich meczach, no bo to jest też kluczem. Zgadza się, jest to dla nas nowe otwarcie, nowy rozdział i na pewno ja swoją osobą, tak i wszyscy, trener, nowy sztab, będziemy chcieli zrobić wszystko, żebyśmy na tym zgrupowaniu wygrali dwa spotkania i dążyli do celu, który jest awans na Euro. Dzień dobry, Piotrek Marcin Fedek, tutaj jestem. Halo, cześć, witam cię.
Nie tak dawno widziałem taki film o Beckhamie. Tam jest taki moment, kiedy on się dowiaduje, że będzie kapitanem reprezentacji Anglii. I to jest taki moment, gdzie naprawdę do niego to dociera i dwa, że następuje taka duża jego przemiana. Czy ty w ogóle myślałeś o tym kiedykolwiek, że staniesz kapitanem reprezentacji Polski? Czy marzyłeś o tym, o takim momencie? Jasne, no myślę, że każdy zawodnik, który gra w piłkę, no jest to dla niego wielki zaszczyt bycie kapitanem reprezentacji Polski. Jest to maksimum i tak samo było w mojej osobie. Cieszę się z tego, że trener dał mi to zaufanie, to wyróżnienie i będę chciał je spełnić jak najlepiej. Samuel Szczygielski, Meczyki. Gratuluję w takim razie opaski kapitańskiej i pytanie do ciebie takie piłkarskie, bo na pewno możesz więcej ty stwierdzić niż my. Jak widzisz tę współpracę z Sebastianem Szymańskim, który jest w topowej formie i tak jak zwykle się o indywidualnościach nie mówi, tak was raczej widzimy w tym środku pola jako pewniaków, więc jakie macie cechy boiskowe, żeby się uzupełniać twoim zdaniem? Myślę, że jakość, jaką ma Sebastian Szymański i umiejętności, którymi ja dysponuję, na pewno mogą się super połączyć i dać dużo tej reprezentacji. Także mam nadzieję, że w tych dwóch spotkaniach będzie to widoczne, jeśli oczywiście będziemy grać razem. Roman, proszę. Roman Kołtuń, Prawda Futbolu. Piotrek, ja zadam też pytanie piłkarskie. Mianowicie często piłkarze w reprezentacji Polski grali po pierwsze bez formy czasami z klubu, a po drugie nie pozycja z klubu. Czy to ułatwia, bardzo ułatwia? Czy dla ciebie opaska kapitańska, wiadomo, zaszczyt, honor, fajna sprawa, ale też jakby usytuowanie się na boisku. W czasie mundialu byłeś w niektórych meczach, ja to nazywałem asystent kasza. No fajnie, tylko chyba nie ta pozycja. Czy to nie pomoże i dla reprezentacji, jeśli piłkarze w reprezentacji będą grali na pozycjach z klubów? Uważam, że na pewno, jeśli zawodnik gra na tej swojej optymalnej pozycji, może dać więcej reprezentacji. To już jest tutaj kwestia trenera, na której widzi danego piłkarza i wtedy wychodząc na boisko trzeba dać siebie 100%, żeby dać wszystko, zostawić serce i wygrać spotkanie. I jeszcze jedno pytanie. Nie wiem, czy do Piotrka, który sam potwierdził, że będzie kapitanem, więc pytanie, czy będziesz też grał z numerem 10, a jeśli nie, to do trenera pytanie, kto po Grzegorzu Krychowiaku ten numer zgarnia. No to ja odpowiem tak. Przejąłem numer 10. Jest to mój ulubiony, naturalny numer. Do tej pory był on zajęty w reprezentacji. W Napoli jest on zastrzeżony, także cieszę się bardzo, że będę mógł występować z tym numerem. Jeśli nie ma więcej pytań do Piotrka, to Piotrek, dziękujemy. Możesz się przygotować do treningu. I zapraszam teraz do pytań dla selekcjonera. Proszę. Panie selekcjonerze, Mateusz Igen za Radio Z. Dzień dobry, będę miał dwa pytania. Pierwsze to, czym kierował się pan pod kątem wyboru nowego tymczasowego kapitana pod nieobecność Roberta Lewandowskiego? Wszystkich bardzo serdecznie. Chyba się włączył. Na pewno ważną cechą jest to, że Piotrek bardzo długo jest w tej kadrze. To ma bardzo dużą liczbę spotkań. Ale też jego osobowość, bo trzeba pamiętać, że jest osobą, która jest w tej kadrze dosyć długo i mam taką nadzieję, że wprowadzi właśnie tych młodych zawodników, że będzie pokazała też kierunek dla tej drużyny i też swoją właśnie formą i swoją dyspozycją, którą ma ostatnio, pokaże wszystkim zawodnikom, jak ważna jest reprezentacja. Jeszcze chciałem zapytać o personalia, dlatego że koniec końców Marcin Bułka zastąpił Bartłomieja Drągowskiego. Natomiast to zapytam, czym pan się kierował na początku względem tej selekcji, czyli czym Bartek Drągowski bardziej przekonał versus to, jak prezentuje się Marcin Bułka, no bo też kilka czystych kąt w ligę, natomiast koniec końców on został dowołany. Natomiast przy selekcji to co zadecydowało, jeżeli mogę o to zapytać? No to zdaję sobie sprawę, że było na ten temat wiele kontrowersji i jest to zrozumiałe, że każdy ma prawo do swojej oceny. Akurat nie chcieliśmy w jakikolwiek sposób zmieniać hierarchii dla Wojtka, który bardzo dobrze się czuł w tym układzie, który był, który dobrze bronił i trzeba pamiętać, że przez lata, które był powoływany taki sam układ, który jest i nie chcieliśmy w żaden sposób tego burzyć, w szczególności, że na tej pozycji nie mamy problemów. Jeżeli wypadł Bartek i tu chcę powiedzieć, że
Mam nadzieję, że u niego się wszystko ułoży i były to tylko i wyłącznie sprawy osobiste po telefonie, które od niego otrzymałem. Raz wspólnie ustaliliśmy, że żeby nie przyjeżdżał na reprezentację i dlatego odwołałeś Marcina. I trzeba powiedzieć, że bardzo się cieszę z tego, że tak się zachował, bo z nim utrzymywałem kontakt, ale czasami tak jest, że w życiu reprezentacyjnym nie zawsze każdy będzie powoływany, będzie dowoływany i żeby właśnie był chętny, tak jak on był, i za to mu chwała. Tak samo tutaj może nie będzie pytania, ale o Nikola Zaleskiego, którego to sam odpowiem, że akurat bardzo się cieszę, że przeprowadziliśmy rozmowę i wspólnie ustaliliśmy, i sam był bardzo chętny, dlatego to jest też chwała dla niego, że chciał grać w U21, chciał się odbudować sam, żeby grał, i tym bardziej jest to pocieszające dla przyszłości tych reprezentacji, że każdy z tej reprezentacji U21 może tutaj dojść, ale dla niego też, jako że w klubie może też docenią to, że tak podjął taką decyzję i odbuduje się i będzie grał później i wróci do klubu i będzie podstawowym zawodnikiem. Dzień dobry, panie selekcjonerze. Adrian Mielnik tutaj z tyłu na końcu jestem. Dwa pytania będę miał. Pierwsze pytanie o absencję, zakończenie już kariery przez Grzegorza Krychowiaka. Kiedy pan się o tym dowiedział? Czy Grzegorz do pana zadzwonił? Czy pan zadzwonił do Grzegorza i wtedy Grzegorz pana poinformował, jak właśnie wyglądało przekazanie tej informacji? No i czy nie będzie panu brakowało właśnie Grzegorza Krychowiaka w kadrze? To pierwsze pytanie. No to odpowiem drugim. No ja nie miałem go w kadrze, także mi to trudno powiedzieć. A drugie, no to co powiedziałem już wcześniej na początku, to już było wiadomo, to akurat nasze prywatne rozmowy, na czym rozmawialiśmy, taką podjął decyzję. Mogę mu w imieniu tylko innych selekcjonerów, którzy prowadzili, i kibiców podziękować za to, że tyle lat godnie reprezentował barwy reprezentacji. Dziękuję. I drugie pytanie o absencję Jana Bednarka, bo nie został on przez pana powołany. Rozumiem, że tutaj zaważyły jakieś inne decyzje niż względy sportowe, bo patrząc na to, że Janek gra w drugiej lidze angielskiej, to jednak występuje w swoim zespole. Dziękuję. No to prawda, ale każdy selekcjoner ma prawo do wyboru swoich tutaj zawodników. Akurat postawiliśmy na tą grupę ludzi, którą powołaliśmy. Z nim rozmawiałem. Szanuję każdego zawodnika, dlatego nie jest powiedziane, że on jest skreślony. Też nie jest tak, jak czytam bardzo często, że on jest kozłem ofiarnym, bo nie jest. Jest po prostu, na dzisiaj postawiliśmy na taką grupę ludzi, która tutaj wierzy w to, że zdobędzie 6 punktów w tych dwóch następnych spotkaniach. I rozumiem to, że wielu ludzi może też mieć takie opinie. Trzeba też pamiętać, że tych zawodników jest dużo, dużo więcej, których obserwujemy. No i nie zadowolimy wszystkich. Chcemy po prostu powołać tych, którzy nas mają po prostu prowadzić do tego, do zwycięskich meczów. Dzień dobry, trenerze. Adam Kotleszka, Kanał Sportowy. Chcę zapytać o Patryka Pedę, bo rzadko zdarza się, że zawodnik trzecioligowy jest powoływany do reprezentacji Polski. Pan go zna z młodzieżówki. Chcielibyśmy się dowiedzieć, co przeważyło powołaniu akurat dla tego chłopaka, mimo tego, że gra jednak na niskim szczeblu rozgrywkowym. No to jest takie u nas, że zawsze jak jest często, że tak, stawiajmy na młodych, którzy grali w U21. No on grał w U21 regularnie, grał wszystkie mecze, akurat z jego formy i z jego zachowania i jego cech, które ma, byłem bardzo zadowolony, i w tych wszystkich meczach, które u mnie się prezentował, był zawodnikiem, który potrafił wnieść bardzo dużo do całego bloku defensywnego. Jest zawodnikiem kreatywnym, który potrafi też wprowadzić piłkę, przy okazji jest agresywny i jest na swój wiek bardzo doświadczony, a czasami losy życiowe zawodników powodują, że kluby, jeden czy drugi klub nie chce zawodnika gdzieś puścić, miał już odejść wcześniej, ale takie losy są piłkarza, i czasami tak bywa, że skądś się powołuje z niższej ligi, ale to na pewno jest zawodnik, który był reprezentantem kraju przez długi okres czasu, dlatego też zdecydowałem się na jego powołanie. Szymon Borczuk, TVP Sport. Dzień dobry. Panie trenerze, chciałem spytać o powołanie dla Kamila Grosickiego. Czy prawdą jest to, że Kamil skorzystał na kontuzji Roberta Lewandowskiego? Jeżeli tak, to jakie kryteria tu decydowały? No bo pozycje trochę inne. A jeżeli nie, to kto faktycznie skorzystał na tym, że wskoczył po prostu w miejsce Roberta? No tu akurat ja szanuję Kamila bardzo, i to akurat powołania są takie, i nie ma już sensu mówić, kto skorzystał na tym w jakikolwiek sposób, ale jest Kamil też potrzebny, jeżeli chodzi o doświadczenie, bo nie można też zwariować i nagle zmienić wszystkich zawodników i doprowadzić do sytuacji, że będą tylko nowi. I też ktoś musi tych zawodników pokierować, też musi tych zawodników ktoś wprowadzić do tego, żeby oni byli odpowiedzialni. Też w szatni musi pokierować i też uspokoić czasami, bo trener to jest jedno, ale to są zawodnicy, którzy sami na co dzień rozmawiają, to są zawodnicy, którzy prowadzą ze sobą rozmowy, to są zawodnicy, którzy na treningach są, i on jest taką osobą, którą znam dobrze, to jest po pierwsze, a po drugie prezentuje formę godną reprezentanta, bo jak popatrzymy na statystyki, które ma, i popatrzymy na to, jak się prezentuje w ostatnim czasie,
to rzeczywiście zasługuje na to, żeby być reprezentantem Polski. Jeszcze chciałem spytać o waszą i pańską pracę w ostatnich tygodniach. Jak to wyglądało? Ile meczów obejrzeliście na żywo, osobiście? Ile nie? Z iloma zawodnikami miał pan okazję się spotkać, porozmawiać? Czy coś pana jakoś szczególnie zaskoczyło? Nie, to tak jak powiedziałem na pierwszej konferencji, z żadnymi zawodnikami się nie spotykałem, jeżeli chodzi o mecze, wyjazdy, bo akurat jechałem na mecze i jechałem później na drugie, także generalnie więcej spędziłem czasu oglądając mecze i na lotniskach i będąc na żywo na stadionach, dlatego skupiliśmy się na tym, żeby powołać zawodników, którzy są. Na pewno jedynym takim wyjątkiem, który nie gra regularnie i to może dwa, to jest Jakub Kiwior i to jest Kamiński, którzy nie grają. Także to jest, ale też pamiętajmy o tym, że czasami reprezentacja pomaga odbudować zawodników i dla Kuby Kiwiora był bardzo istotny ten mecz, który grał pucharowy i tam jednak zagrał dobre spotkanie i też pokazał się z dobrej strony, dlatego jest to też taki krok, żeby był, a ci zawodnicy czasami właśnie muszą w taki sposób dojść do tego, żeby grać. Dzień dobry, selekcjonerze. Pytanie o zasłonę dymną przed Wyspami Owczymi. Czy się obejdzie bez niej, czy się dowiemy teraz, czy trójką, czy czwórką obrońców? No mamy alternatywy, dlatego też dowołaliśmy tutaj, tak jak teraz, jeszcze zawodnika z lewą nogą i to jest czasami tak, że promowanie poprzez to, że ktoś gra w lidze dobrze i też ma bardzo dobre statystyki i Jagiellonia gra bardzo dobrze i dlatego też w ostatniej chwili zmieniłem mecz, bo miałem być na meczu Legii, a pojechałem na mecz Krakowia Jagiellonia i popatrzyłem na żywo jeszcze jak funkcjonuje w tej czwórce obrońców i dlatego też mamy tutaj różne alternatywy, dlatego też nie mamy za dużo treningów, dlatego nie chcemy też za dużo mieszać zawodnikom w głowie. Tak dopasowaliśmy kadrę, że w każdej chwili możemy zmienić ustawienie, że w każdej chwili możemy poprzestawiać jednym ruchem dwójkę czy trójkę zawodników i te ustawienie się w trakcie meczu może zmienić. No właśnie, mamy 3 dni do meczu, więc wiadomo, że nazwisk się nie dowiemy, ale ile nazwisk z tych 11 już pan ma w głowie jako pewniaki? No to w piłce nie ma pewniaków, bo w piłce to już kiedyś powiedziałem, co się powiedziało dzisiaj, jutro już będzie nieaktualne i to różne sytuacje życiowe są, dlatego przygotowujemy zawodników na tych pozycjach, na których są do tego, żeby byli przygotowani do grania i żeby byli świadomi tego, co mają robić. Najprostsze elementy, jeżeli chodzi o taktyczne, które możemy wprowadzić, to wprowadzimy w te 3 dni, które są, ale też nie da się nie wiadomo czego teraz wymyśleć, dlatego musimy poświęcić strukturę tych treningów, dlatego też przepraszam przy okazji za spóźnienie na konferencję, ale po prostu nie mieliśmy możliwości wcześniej zrobienia odprawy, nie mieliśmy jakikolwiek sposób, żeby przekazać zawodnikom też elementy taktyczne, które chcemy, dlatego też ta odprawa się trochę przeciągnęła, bo zawodnicy dojechali w terminie, ale nie było możliwości wcześniej i to wiem jak to jest, że jeżeli ktoś czeka, dlatego tym bardziej przepraszam Państwa za to, że musieliście czekać. Panie trenerze, ja mam 2 pytania. Pierwsze dotycząc Roberta Lewandowskiego. To jest duży problem dla Pana, że nie ma Roberta Lewandowskiego? No jakby ktoś powiedział, że najlepszego zawodnika, napastnika, który przez lata jest i byłby zadowolony z tego faktu, to na pewno nie byłby to trener, który chce wygrywać. No, na pewno trzeba pamiętać, że taka jest sytuacja, ale to co reprezentacje młodzieżowe przygotowały mnie do tego, że jeżeli chodzi o kogo się ma na zgrupowaniu, to jest dopiero niedziela wieczorem po meczach, że wszyscy są zdrowi, dlatego też to, co zrobiliśmy z powołaniami pierwszymi, że poczekaliśmy do czwartku, to była pierwsza lista, a drugą, że poczekaliśmy do niedzieli, to była dopiero druga lista i tym bardziej nie chcieliśmy jakichkolwiek nerwowych ruchów, bo czekaliśmy aż ostatnie spotkanie, w którym grał Piotrek Zieliński, się skończy i dopiero wtedy podjęliśmy decyzję o dowołaniach 2 zawodników. Drugie pytanie jest bardziej generalne. 6 piłkarzy z naszej ekstraklasy, tego nie było od wielu, wielu lat, chyba od 2018 roku. 6 możliwych debiutantów ostatecznie. Tak popatrzyłem, 5 piłkarzy ma 374 mecze, ale pozostałych 20 ma tylko 323 mecze w kadrze. Czyli pozostała 20 średnia występów w reprezentacji, 11 mniej więcej meczów. Czy można to określić jako, no nie chcę powiedzieć rewolucja, ale taka autorska kadra Michała Probierza, kadra zmiany, bym powiedział. Wiedział? No ja nawet wcześniej kiedyś w jednym wywiadu powiedziałem, że zmiana pokolenia musi nastąpić i to jest normalne, dlatego tym bardziej bardzo istotni będą dzisiaj zawodnicy, którzy są w reprezentacji wiodący, którzy są liderami i oni, żeby pomogli wprowadzić te i zrobić te zmiany z tymi młodymi zawodnikami, a trzeba też pamiętać o tym, że mamy grono zawodników, którzy gdzieś wyjechało.
nie wszyscy grają, nie wszyscy regularnie są w grze. Dlatego chcieliśmy też wąskie grono zawodników powoływać, tych, którzy w miarę grają, tych zawodników, którzy uważam dadzą nam to coś i to, co Piotrek też powiedział, że bardzo często wykorzystać potencjał tych zawodników, którzy grają w klubach i żeby po prostu też zdawali sobie sprawę, ułatwić im rolę grania na swoich pozycjach. Panie selekcjonerze, jeszcze raz Mateusz Gęza, Radio Z. Miał dwa pytania. Jedno Roberta Lewandowskiego w kontekście tego, czy wiadomo, co u niego, jeśli chodzi o sytuację zdrowotną, czy ma pan jakieś nowe wieści i czy w jakiś aktywny sposób w ogóle jest na tym zgrupowaniu? To znaczy, czy rozmawialiście, czy też jakoś interesuje się tym, co przed nami? Rozmawialiśmy po jego kontuzji, która jest i na pewno dla niego ważne jest teraz rehabilitacja i to, co jest, a na pewno duchem będzie wspierał ten zespół i będzie im pomagał. I korzystając z okazji, jesteśmy na stadionie Legii. Domyślam się, że wie pan, co się wydarzyło w Holandii. Jaka jest pana okiem selekcjonera opinia na temat wydarzeń po meczu z AZ Alkmaar? No, przepraszam, ale to nie jest do mnie pytanie. Jeśli nie ma więcej pytań, dziękujemy. Adrian ostatnie, proszę bardzo. Jeszcze panie selekcjonerze, dopytam, czy pozostali kadrowicze są zdrowi, czy nikt nie przyjechał z jakimś mikrourazem razem po ostatniej kolejce ligowej? Dziękuję. No mikrourazy na pewno są jakieś i to trzeba pamiętać, że ci zawodnicy w większości, którzy grają w pucharach, rozegrali naprawdę bardzo dużą liczbę meczy i to jest też kwestia teraz korzystania z nich w tych dwóch meczach. Na pewno pierwsze musimy się nastawić na to, żeby wygrać spotkanie z Wyspami Owczymi i dopiero później będziemy myśleć, co dalej, ale też widzę i po rozmowach wiem, że jest to męczące. Trzeba też pamiętać o tym, że dopiero ten etap taki naprawdę wysiłku przyjdzie jeszcze za następne zgrupowanie, bo do tego meczu następnego ci zawodnicy dalej będą grali regularnie, generalnie czwartki, niedzielę czy środę, sobotę i trzeba pamiętać, że strasznie boiska się zmienią, bo to już będzie i pogoda inna i boiska się zmienią, dlatego tych urazów na pewno będzie dużo, dużo więcej i musimy tutaj wszystko robić, żeby tych zawodników też chronić i odpowiednio przygotować, dlatego tutaj bardzo istotny jest sztab medyczny, który jest i tu muszę pochwalić, tak jak jestem jeden dzień i widzę, że ci ludzie wszyscy, którzy tu są zaangażowani, to bez nich nie byłoby to też ułatwienia, dlatego widać, jak oni pracują sumiennie i cieszę się, że taką podjęliśmy decyzję, że zostawiliśmy ten cały sztab, który jest, wiadomo, że uzupełniliśmy go nowymi nazwiskami trenerów, ale sztab, który jest tutaj od kucharza po kitmana, jest naprawdę wyśmienity i mam nadzieję, że oni też pomogą nam w tym, żeby doprowadzić tutaj do awansu. Dziękujemy bardzo. To wszystko na dzisiaj. Za około 30 minut drużyna wyjdzie na boisko. Jest chłodno, także możecie sobie tutaj chwilę poczekać, zanim wyjdziecie na otwartą część treningu. 15 minut będzie oczywiście otwarte dla was. Także dziękujemy. Dzięki bardzo. Do zobaczenia. To tyle, jeżeli chodzi o pierwszą konferencję prasową Michała Probierza na październikowym zgrupowaniu reprezentacji Polski. Był też Piotr Zieliński, który potwierdza oficjalnie, będę kapitanem na czas tych dwóch październikowych spotkań i będę grał z numerem 10, który przyjmuje po Grzegorzu Krychowiaku. Dużo konkretów na tej konferencji, my was jeszcze raz zachęcamy do kciuka w górę. Jest ponad 400, myślę, że spokojnie możemy do tego 1000 tutaj dobić. Bardzo was do tego zachęcamy. Pół godziny do treningu, myślę, że się uda. Na pewno jest w was ta siła. Zachęcamy was do tego. Połączymy się za chwilę z Samuelem przed tym treningiem. Jest zimno, to będą chłodne zajęcia, dlatego mogą zostać dziennikarze w sali konferencyjnej. Panowie, bardzo dużo konkretów od Michała Probierza. Od czego? Czy bardzo kręcisz głową? No, tak. W miarę, no ale nie, odpowiedzi dobry, na każde dobry pytanie. Dyplomata, natomiast kilka faktycznie rzeczy uzyskaliśmy, między innymi fakt, że, no nie wiem, być może ta dziesiątka jeszcze bardziej odblokuje Piotra Zielińskiego. Sam wspomniał, że to jego ulubiony numer w Napoli, wiadomo przez kogo, przez Diego Armando Maradona ten numer jest zastrzeżony, natomiast no myślę, że będzie wyglądało to naprawdę nobliwie na plecach Pietro Zielińskiego, ta opaska kapitana i numer 10 może sprawić, że będzie grał jeszcze lepiej. Tego cały czas oczekujemy. To jest jedna rzecz. Zacząłbym jeszcze, czy inaczej, może na sobie skończę, ale to ostatnie pytanie a propos kontuzjowanych, nie wymienił nazwisk, na pewno Bartosz Bereszyński przyjechał z lekkim urazem, naciągnięcie mięśnia dwugłowego i podobna chyba kontuzja Arkadiusza Milika po ostatnim spotkaniu ligowym. To wiem, że te dwa urazy na pewno są, na ile poważne
To już niestety jest poza mną, ale wydaje mi się, że obaj powinni być jednak dostępni na Wyspy Owcze, ale tutaj trzeba poczekać jeszcze na ten raport medyczny, ale na pewno Milik i na pewno Bereszyński mieli problemy ze zdrowiem. Ale widzisz, jak to jest. No Tomek mówi, że się może dużo nie dowiedział, ale sam wiem więcej, więc się teraz Tomka dowiedziałem trochę. Z tą dychą faktycznie ciekawe. Wydaje mi się, że też było widać, jak Piotrek w ogóle się uśmiechnął, że no będę kapitanem, tak wiesz, że dało mu to takiego też kopa, ta dziesiątka, no to musi budować. Oby nasza kadra zaliczyła taką przemianę od Krychowiaka na 10 do Zielińskiego na 10, żeby to też było widać na boisku. Też wydaje mi się, Tomek, te domysły o grabarze dało się tu wyczuć, że Michał Probierz dwa razy powiedział, no bo Bułka jest chętny i jest gotowy przyjechać. No to tak, to się wiadomo, jest chętny, nie powiedziano wprost, ale no to znaczy, że jest konkurent, który nie do końca może był chętny, żeby się tutaj pojawić. Ale... I jeszcze zauważyłem, że konferencja bez tłumacza lepiej wychodzi. Ja myślę, że nie ma sensu być ktoś chętny, niechętny, bo tak człowiek, nie wymawiając wieku Wojtkowi Szczesnemu, no też sam będzie tego pierwszego trenera, poczekaj, pierwszego bramkarza też budować, szukać i grabara pewnie jest w gronie faworytów do bramki, aczkolwiek powiedział to, co powiedział, może rzeczywiście to zrozumieć. Co do dziesiątki Zielińskiego, on już chyba nie rośnie, ale urósł. Dzisiaj rzeczywiście z tym, że ma dziesiątkę, jest kapitanem takiego Piotra, no, dawno nie widziałem. Krychowiaka nazywałeś polskim Zidanem, to Zielińskiego jak Messi, no mogę nazwać polskim Zest, ale jak mówię do Krychowiaka polski Zidane, to proszę nie żartować. Ale padł ten argument z chyba Mikołaja Kruka, że Messi też nie jest zawodnikiem, który dużo musi krzyczeć i tak dalej, po prostu... Nie, bo gdzieś słyszałem na przykład, że... swoją drużynę boiskową i też jest kapitanem. Gdzieś słyszałem, że kapitan to musi krzyczeć w szatni, musi się wydzierać i tak dalej, i tak dalej. No w niektórych drużynach może tak, w niektórych nie, niektórych siła spokoju, czy jakaś perswazja. Widzę w oczach Zielińskiego, że takie ogniki z buja też mogą mu się zaświecić. Chyba nie te ktoś tasy, wiesz, takich takiego prymitywnego... Ale nie wiem, Tomasz Hajt, to Tony Adams, nie wiem, tacy wiesz, Terry Butcher, wiesz, spojrzeli na ciebie i ty się już wszystkiego bałeś dookoła, więc wydaje mi się, że przemawiajmy jednak na boisku. Nie, tak autorytetu na pewno nie musi budować, bo autorytet jako piłkarz już ma, oby tylko mu poszło i poprowadzić do zwycięstw. No, więcej od niego nie wymagamy. Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, że Michał Probierz powiedział, ten czas chcemy wykorzystać jak najlepiej potrafimy, bo jest go mało, dlatego ta odprawa jeszcze przed pierwszym treningiem i konferencją prasową. Ciekawostka, każdy z piłkarzy otrzyma iPada, na którym będą też mieli przygotowane specjalne materiały pod konkretnego przeciwnika, tak żeby w samolocie sobie podczas tych, nie wiem, ile się leci na Wyspy Owcze, 3-4 godziny spokojnie przejrzeć mocne i słabe strony. Chyba Czesław Michniewicz też to stosował, natomiast jest to coś, co oprócz odpraw, które raczej teraz się stosuje krótkie, może u Emery niekoniecznie się dostosował do tych, powiedzmy, czasów, gdzie mózg chłonie ponoć chyba pierwsze takie 8 minut, później już gdzieś latamy wzrokiem. Może odprawy tak, nam, nawet słyszałem 15 minut. Coraz bardziej. Ale wiesz, do czego zmierzam? Bo trwa właśnie akcja Ministerstwa Edukacji rozdawania iPadów dla czwartoklasistów. Laptopów. Jest to się laptopów. Nie dostają laptopy, a piłkarze ich oprobierze. Nieźle. Ale lepiej kiedyś Kozłowskiemu sprezentował chyba. Kiedyś Kacprowi Kozłowskiemu ze swojego już byłego sponsora, od swojego byłego sponsora załatwił takiego chyba iPada albo laptopa, bo Kacper nie korzystał. Natomiast jest to coś niewątpliwie nowoczesnego, że możesz jeszcze zwiększyć tę wiedzę nie poprzez siedzenie razem na tych odprawach, które jednak nużą i na które nie masz czasu, ale właśnie w trakcie lotu otrzymuje sobie, nie wiem, taki Patryk Peda, silne i słabe strony napastnika, nie wiem, znaczy, Wysp Owczych. No ten, co tam z banku. Esku, który nam walnął dwie bramki. Z tego jak znam Michała Probierza, widziałem jego odprawy takie, to on nie jest gadułą, bo podobno piłkarz nawet bardzo inteligentny po 15 minutach. Jak w szkole. Już nie przyjmuje, percepcja wysiada i nie przyjmuje uwag trenera. Tam taki trener co godzinne oracje w szatni tłumaczy, a potem nic z tego nie wynika. Jego jakoś tam nieźle wygląda jednak. Trzeba by zapytać Matiego Kasza. No zależy o... Nawet po najlepszych meczach, kiedy piłkarze są z siebie zadowoleni, wydaje mi się, że ta odprawa będzie krótsza. To jest co najmniej 1,5 godziny zawsze o Unai Emery'ego. Belfer. Wygrany czy przegrany,
to... Ale to panowie myślicie na przykład, że jak jest jeden zadowolony, czyli Piotrek Zieliński, to jest jeden niezadowolony, czy typu Wojciech Szczęsny, że jednak on tej opaski nie dostanie? Czy... I jeszcze na koniec taki smaczek, panowie. Jest zrozumiała pewnie ta decyzja. Nie, Wojtek na pewno się na takie rzeczy nie napina, absolutnie, tak mi się wydaje. Facet, który podchodzi do wszystkiego takiego z dystansem, zna swoją wartość, pokazywał ją w ostatnich miesiącach nieraz. Michał Probierz, wychodząc z konferencji prasowej, informuje Samuel, przewrócił krzesło, które stało zapewne za tym stołem. Tak to jest, krzesło trenera zawsze się chwieje. Pytanie, czy było... Już? Pytanie, czy było gorące, skoro... Ciekawe, czy to spontaniczne, czy przygotowane? Pewnie spontaniczne. Pewnie spontaniczne. Natomiast akurat taką... Ludzie wielkie wiary. Ciętą, Michał Probierz ma. Ma. Książek pomaga. Tak nie, no, i taka, powiedzmy, inteligencja emocjonalna. Jezu, jak my go chwalimy. Zobaczymy, co będzie w czwartek po meczu. Co? Nie, słuchaj, na razie trzeba wspierać. Czuć tak takie jest. Nowe otwarcie. No sam Zielek o tym mówi. W pierwszej odpowiedzi. Chcemy rzeczywiście zacząć na nowo, otworzyć pewien nowy rozdział, zostawić za sobą to, co było złe, a tego złego było dużo. Po co teraz negatywne emocje? Wspierajmy reprezentację. Jeszcze co do tego pełniącego obowiązki kapitana. Mówicie, że to już nie te czasy, że kapitan musi być taki krzyczący, taki zbijący od niego, powiedziałbym, tą charyzmą. Natomiast jest kimś takim Kamil Grosicki w Pogoni Szczecin, wydaje mi się, patrząc na te obrazki też przedpomeczowe, nawet na jego radość. Trochę na to, ze starej szkoły Grosicki. Tak, na Ligę od Kuchni, nawet w Kanal Plus. No i będzie takim, powiedziałbym, tym wsparciem dla Piotra Zielińskiego. Mówi tak Michał Probierz o Grosickim. Jest potrzebny, jeżeli chodzi o doświadczenie. Nie można nagle zmienić wszystkich zawodników i sprawić, że będą tylko nowi. Ktoś też musi ich pokierować w szatni. Ja Kamila dobrze znam, ale też dodaję, że prezentuje formę po prostu na boisku godną reprezentanta. Na potwierdzenie liczby zawsze przemawiają. Kamil Grosicki jest w top 3 w tym momencie, jeżeli chodzi o klasyfikację kanadyjską zawodników powołanych do reprezentacji Polski. Możemy to pokazać, jeżeli mamy. Halo. Na pewno Kamil Grosicki dobrze się starzeje. Mieliśmy takie wątpliwości, kiedy on wracał do Pogoni, czy dowiezie ten swój status, powiedzmy, nawet takiej już małej legendy, bym powiedział, portowców. I to się dzieje. Pamiętam, jak rozmawiałem z Kamilem, jak ten kontrakt był negocjowany przez prezesa Mroczka, aby to była jakby tajemnica państwowa niemal, przynajmniej tam lokalnie. Bardziej niż państwowa. To zapraszał go do swojego domu, gdzieś potajemnie dopracowywano ten kontrakt. Bardzo im zależało, żeby uroczyście Kamila Grosickiego zaprezentować na tym pięknym, już teraz ukończonym stadionie. I Kamil się jednak odpłaca. Ta pensja pewnie nie jest lekka, bym powiedział, dla budżetu portowców. Natomiast myślę, że dziś trochę jest tak jak Paweł Wszołek, bym powiedział, dla Legii Warszawa. Dostarcza to liczby. Ale dobrze pamiętamy, jak zabierał na mundial Czesław Michniewicz, chyba nie było entuzjazmu. Tak się mówiło wtedy złośliwie, pamiętam, jaka była jego sytuacja sportowa dokładnie, bo tak dużo się dzieje. Teraz wyglądała świetnie ostatnie pół roku. Tak, więc... Tylko, że też to było ale były złośliwości. Teraz to powołanie na pewno się bardziej broni niż miesiąc temu. O tak. Bo miesiąc temu był. Wiesz, jaka jest różnica? Zauważyłem, tak, bo też już to widziałem od kilku spotkań. Kamil Grosicki grał wszystko po 90 minut. I to był błąd. A teraz 4 mecze schodzi i 4 gole, 4 asysty w 4 meczach z topowymi zespołami. Zawsze pan odpoczywa. Nie, bo to wydaje mi się, że Kamil miał taki... Kiedyś o lewym się tak mówiło, że on musi grać wszystko po 90. Wydaje mi się, że usiedli tam z Gustafsonem. Kamil, nie dajesz tyle przez 90 minut. Z kolei okej, może zmiana z Legią była zła, bo tam Legia sobie poradziła, ale wydaje mi się, że Grosicki 66, 73 minuty, 86 minut, 70 minut teraz z ruchem Chorzów, 4 gole, 4 asysty, w 4 spotkaniach. Ciekawa obserwacja. W formie jest na pewno też Paweł Wszołek. Pojawiła się ta wyczekiwana grafika. Jeżeli możemy ją jeszcze raz pokazać, bo chcieliśmy też zadać pytanie naszym widzom. Czy wy widzicie w tym momencie Pawła Wszołka, który jest prawdopodobnie po prostu najlepszym piłkarzem w Ekstraklasie w tym momencie, w wyjściowej 11 reprezentacji Polski? Dajcie nam znać na czacie. 14 punktów w tej klasyfikacji umownej kanadyjskiej, czyli 4 gole i 10 asyst. Oczywiście z drugiej strony Sebastian Szymański, który ma 8 goli i 4 asysty. I też Piotr Zieliński, pytany o Sebastiana Szymańskiego, mówi, że moja jakość i jego umiejętności mogą się super połączyć i dać dużo reprezentacji. Mam nadzieję, że w tych dwóch spotkaniach będzie to widoczne. My też tak na to
Czekamy w zasadzie na zgrupowanie. Wiecie, mówiliśmy o tym przy ostatnim meczu z Wyspami Owczymi. Ja to przynajmniej mówiłem, pamiętam, przy tym stole, że liczymy wreszcie na jakiś element rozrywki i dużo goli, ładnej gry reprezentacji Polski po tym, co działo się w Mołdawii. A niestety, no okej, wygraliśmy po dwóch bramkach Roberta Lewandowskiego, natomiast to były no, absolutne męczarnie. Więc ponawiam, mam nadzieję, że z Wyspami Owczymi na ich terenie jednak zaznamy odrobiny rozrywki i to będzie mecz przyjemniejszy dla oka, jednak który naprawdę zaznaczy wreszcie na boisku to nowe otwarcie, bo tak jak Janusz zauważył, my na razie Michała Probierza chwalimy trochę na kredyt. No ale tak, ale ostatecznie, zawsze nowy człowiek ten kredyt musi dostać, ale on szybko topnieje, kiedy nie ma tylu, a przede wszystkim wyników. Rozrywka na Wyspach Owczych, powiedz to Michniewiczowi, który tam zrewisował. A tam ma być zero stopni. Właśnie, to taka rozrywka powieje, syberyjska. Sztuczna murawa, natomiast nie będzie to chyba mecz rozrywkowy dla samych piłkarzy. Na tym stadionie, Rajtuzy chyba tam ostatni wiadomo. Czwartek na tym stadionie debiutowała w europejskich pucharach drużyna Klaksvik, ta, która tak świetnie spisała się w eliminacjach, wyeliminowała Ferencvaros, Heken szwedzkie i tak dalej. No, mistrzów Szwecji. Odjęła francuskie Lille. Lille, z którym teraz asystę w ostatniej kolejce zanotował kolejną bardzo ładną Mistrzostwo Frankowski i Klaksvik z tego 50-tysięcznego kraju zremisował 0-0. Lille oddało kilkanaście strzałów, ale chyba zero celnych, jeżeli dobrze pamiętam. Także tam naprawdę gra się trudno, natomiast jest podejrzenie, że ta drużyna Klaksvik klubowo jest silniejsza od reprezentacji Wysp Owczych. To może tak, jeżeli chodzi o optymizm. Najlepszy piłkarz w Ekstraklasie, piszecie, że to przecież jest pan piłkarz Erik Exposito. Zapomniałem, rzeczywiście. No. Ale jeszcze paszportu polskiego nie otrzymał. Ale jeżeli chodzi o Polaków, to myślę, że Paweł Wszołek na pewno jest wysoko w tej klasyfikacji. Padały też pytania o inne nazwiska. Ja może się pospieszyłem z tym, że dużo konkretów, ale dużo konkretnych pytań było, konkretnych zawodników. O, może tak. Grzegorz Krychowiak. Zapytany, czy będzie go brakowało. Michał Probierz mówi, nie miałem go w kadrze, więc trudno powiedzieć. Króciutko. Jan Bednarek. Rozmawiałem z nim. Nie jest powiedziane, że jest skreślony. Na pewno nie jest kozłem ofiarnym. Patryk Peda. Z jego formy, zachowania i cech byłem bardzo zadowolony w kadrze do lat 21. We wszystkich meczach potrafił wnieść dużo do bloku defensywnego. Umie prowadzić piłkę, jest agresywny i jak na swój wiek jest też doświadczony. Co do tego, że to jest piłkarz Serie C, czasami są takie losy piłkarza, tak się układają. Klub nie chce go na ten moment puścić, ale docelowo jest przecież piłkarzem Palermo, które ma na pewno większe ambicje niż gra też na poziomie Serie B. Czujecie się przekonani? Znaczy widzę, że Michał Bubik odpowiada konkretnie na te pytania o nazwisko. Obawiałem się, że będzie to... Szczerze też chyba. Szczerze, czy konkretnie. Obawiałem się, że będą to wytrychy w rodzaju zarówno w ofensywie, jak i w defensywie. Zagramy tak, a nie inaczej. Liczę na niego, temu nie dziękuję i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to dobrze. To dobrze robi na takiej konferencji, że panuje nad sytuacją i ma ten jasny przekaz, po którym wiadomo, że... Ja w to wierzę, że on nie skreślił Bednarka. On nie powołał go. Jeśli Bednarek będzie grał super na Wyspach, to go powoła. No, wydaje proste. Mi się, że ta winda w piłce jeździ naprawdę bardzo szybko w górę i w dół, jak nie wiem, najszybsze windy świata w różnego rodzaju wieżowcach i drapaczach chmur. Natomiast to nawet Piotrek Dumanowski dzisiaj rano mówił. Patryk Peda za kilka miesięcy może de facto być już w Serie A, bo tak się potoczą właśnie te losy. Chyba to miał na myśli Michał Probierz. Został na razie w Spal, bo Palermo nie dałoby rady go wykupić bez tego wypożyczenia. Natomiast za chwilę Palermo może awansować do Serie A i przyszły sezon będzie już grał na innym zupełnie, oby grał. Będzie na pewno w klubie, który jest na innym poziomie, więc tak to się szybko dzieje w piłce. Jesteś w Specji, która spada do Serie B. Teoretycznie jesteś członkiem tej drużyny, która się przyczyniła do spadku do Serie B. Natomiast zimą przechodzisz do Arsenalu i bijesz się o mistrzostwo Anglii. I tak dzisiaj wygląda, mam na myśli oczywiście Jakuba Kiwiora, jak ktoś nie zauważył. Natomiast tak dzisiaj działa futbol. Po prostu możesz zostać jednym z najdroższych polskich piłkarzy w historii z miesiąca na miesiąc, w pół roku. Skoro wywołałeś Jakuba Kiwiora, wymieniasz nazwiska jego i Kamińskiego, Michał Probierz, wskazując, że to są jedyni piłkarze, którzy nie grają regularnie, a dostali powołanie. Nie uzasadnia tego, to jak wy to... Najmłodsi? Jak wy to interpretujecie? Bo Kamiński jest 2002, to nie ma młodszego w tej reprezentacji. Marfiński też jest 2002, nie ma nikogo. Kiwior pewnie jest od nich starszy chyba. No, Kiwior jest 2000, tak? Chyba. Dobrze kojarzę. No to też wydaje mi się, że trzeba, jeśli młody piłkarz nie gra w takim klubie, okej, no też Kamek dostaje powiedzmy ogony, ale coś tam wchodzi. To nie jest tak, że on jest zagruzowany gdzieś tam jako piąty wybór. A takie pytanie padło, bo tak się zastanawiałem tutaj w tej dyskusji, czy my za dużo
Michała Probierza nie chwalimy, no ale podjął dużo takich, bym powiedział, decyzji, które można chyba pochwalić. No, mówimy o tym wyborze kapitana, o tym, że społecznie podoba się, że nie ma Krychowiaka, nie ma Bednarka, że będzie nowe otwarcie. Wiecie, po Santosie no, tam było wszystko źle, więc tutaj takie też powietrze zostało wpuszczone. Dlatego łatwo było się odbić od Santosa. To na pewno, ale wydaje mi się, że to też nie jest tak, że my chwalimy trenera Probierza teraz, bo coś... Nie, ale chwalimy nie po tygodniu jego pracy. Zrobił takie wizerunkowo naprawdę dokładnie dobre rzeczy i nie zaliczył żadnej nawet, powiedziałbym, wpadki w swoich wypowiedziach. Dokładnie. Więc widać, że jest na pewno dobrze z tej strony przygotowany. Jeszcze jedna taka, takie ciekawe posunięcie, o którym pisaliśmy rano, że Michał Probierz będzie zapraszał na każde zgrupowanie innego trenera z grup młodzieżowych. Na tym zgrupowaniu jest to selekcjoner reprezentacji Polski do lat 17, Rafał Lasocki. Na następnym zgrupowaniu będzie, nie wiem, może ktoś z 18, może 19, więc to jest też fajne dla tej drugiej strony, że może sobie stanąć z boku, może trochę pomóc w organizacji treningu i popatrzeć, jak pracuje kadra numer jeden z tymi najlepszymi piłkarzami, a niewiele kadra to kosztuje. No, no co właśnie to kosztuje Michała Probierza, żeby takiego człowieka zaprosić i dać mu no naprawdę dobrą lekcję, jeśli chodzi o jego warsztat. Też doceniona jest Ekstraklasa i wydaje mi się, że słusznie, bo nawet jak patrzymy na takie powołanie Patryka Dziczka, to jestem w stanie racjonalnie wytłumaczyć. Powołanie Wdowika to samo. Także to nie jest tak, że nawet tego Patryka Pedyta, jak Tomek tu powiedział, no da się to jakoś racjonalnie wytłumaczyć. To jest selekcjoner, on ma wiedzieć więcej niż my. Ja sam mogę powołać Bednarka i Krychowiaka. Nie on go widział przede wszystkim wiedzy w pracy. Wydaje mi się, że w pracy selekcjonera, no na pewno, w pracy selekcjonera czy sztabu reprezentacji wróciła normalność, tak bym to powiedział. Dokładnie. To wydaje mi się, że to jest podstawa. To nie są jakieś dziwne figury i fenomenalne pomysły, chociaż kto tam wie, znając Michała Probierza, może coś wymyśli na zgrupowaniu takiego, że wszystkim kapcie pospadają. Ale natomiast jeździ, obserwuje, jeździ jak szalony, mówi boisko, hotel, lotnisko, boisko, hotel, lotnisko i tak dalej, nie traci ciekawe czasu. Ciekawe też, że nie widzi tej potrzeby spotykania się osobiście. Właśnie. Chyba to kiedyś mówiłem, albo w rozmowie z nim powiedziałem, co chcesz być, mieć efekt taki wow, tak? Wchodzi pan do klasy i dzieci mówią: dzień dobry, panie Probierzu, panie trenerze, dzień dobry dzieci, a teraz nauczę was reprezentacji. Być może o to chodzi, żeby złapać ich w jednym natomiast momencie i przemówić do nich, a nie z każdym inaczej się układać, lewy to, tamten to i potem... Nie wszystko Janusz mówi, bo na pewno na początku swojej pracy wykonał kilka telefonów do topowych piłkarzy, do tej, powiedzmy, starej takiej rady nadzorczej reprezentacji, rady drużyny, bo rozmawiał z Lewandowskim, rozmawiał z Zielińskim, rozmawiał z Janem Bednarkiem, porozmawiał pewnie z Wojtkiem Szczęsnym, też porozmawiał z Grzegorzem Krychowiakiem, dając mu do zrozumienia, że no, jego etap w reprezentacji się kończy, więc nie chce nam przekazać wszystkiego na konferencji, zwłaszcza z tego, co mówił w tych prywatnych bądź co bądź rozmowach, natomiast nie jest też tak, że on tylko siądzie jak papież gdzieś tam z trybuny, pozdrowi potencjalnego reprezentanta i wyjeżdża. Ma ten kontakt. Mhm. Ale każdy wyjazd do kapitana czy do jakiegoś znanego piłkarza celebrowany nabiera innego znaczenia. No, pozwólcie, bo my też musimy się teraz połączyć z naszym reprezentantem, naszym reprezentantem na Legii. Pozwólcie, jest z nami. Mam nadzieję, że nie marznie Samuel Szczygielski, że jest ciepło, a jednak na zewnątrz, na ale jeszcze piękne jesienne słońce. Samuel, twoje wrażenia po tej konferencji, z twojego generalnie pobytu w okolicach ośrodka reprezentacji, no bo możemy to połączyć, hotel i boiska treningowe jako jedno miejsce, gdzie stacjonuje reprezentacja przed wyjazdem do Wysp Owczych. Jakie są twoje pierwsze wrażenia? To krzesło przewrócił specjalnie. Czy to krzesło było przewrócone specjalnie i czy ty też czujesz tę atmosferę takiego nowego, pozytywnego otwarcia? Nowości. Naprawdę czuję taką atmosferę, mianowicie wydaje mi się, że dzisiaj to wyjście Michała Probierza razem z Piotrem Zielińskim to taka manifestacja: halo, otwieramy się na was, dajemy Zielkowi opaskę, dajemy numer 10, to jest nasz nowy sternik przynajmniej na czas, kiedy nie będzie Roberta Lewandowskiego, który w kontakcie z Michałem Probierzem podobno cały czas pozostaje. To krzesło myślę, że było wywrócone zupełnie przez przypadek, ale faktycznie Michał Probierz od razu skwitował to typowym dla siebie tekścikiem.
żartem, że krzesło trenera zawsze się chwieje, więc i w tym przypadku tak było. Widzimy powoli, jak zbierają się ludzie ze sztabu reprezentacji Polski na boisku przy ulicy Łazienkowskiej. Czekamy jeszcze na piłkarzy kilka minut. Jestem przede wszystkim ciekawy, czy będą trochę bliżej niż zwykle, bo Fernando Santos wyprowadzał piłkarzy i pchał ich w ruch boiska, ale w ten ruch, gdzie nie ma absolutnie żywej duszy i nasza kamera nie jest w stanie, nawet nasza kamera nie jest w stanie uchwycić tego, jak ćwiczenia wykonują poszczególni reprezentanci. Byliśmy dzisiaj w hotelu reprezentacji i tam na pewno możemy powiedzieć, że sporo kibiców się zebrało. Było też spotkanie pomiędzy skoczkami narciarskimi a piłkarzami, bo Piotr Żyła czy Kamil Stoch też są w tym hotelu. Gala Superligi Żużlowej też dzisiaj jest w tym hotelu, więc generalnie dzieje się faktycznie, środowisko sportowe się spotyka. Natomiast jeśli chodzi o reprezentantów, no na pewno ci nowi. Bułka, Dziczek czy Peda weszli normalnie głównym wejściem. Inni, ci bardziej doświadczeni, już potrafili zajechać od tyłu, żeby uniknąć paparazzi, uniknąć naszego mietka. Słuchaj, sprowadź jeszcze jakiś siatkarzy do tego hotelu, będziemy mieli już wszystkie najważniejsze. Przeleją może ten gen zwycięstwa, wiesz, sporty, siatkarze, tak. Żużlowcy, skoczkowie, jak oni wszyscy dotkną piłkarzy, to może to dopiero będzie to nowe otwarcie. Ale selekcjoner, z tego to wiem, to kocha żużel, więc on tam się może pojawić. A Marznik kocha futbol, bo pamiętam, że kiedyś już w hotelu było spotkanie. A wszyscy kochamy Żyłę. I wszyscy kochamy Samuela. Dobrze, i Samuel. Powiedziałeś Żyłę. Żyłę? Nie, spokojnie, Tomek. Samuel, czy rozpoznali Patryka Pedę? Tak zapytam, bo jestem ciekaw, czy... Żyłę, dobra. Chłopcy autografów wiedzieli, od kogo biorą autograf, jakim go rozdawał Patryk Peda. Patryk Peda, tak, robił sobie zdjęcia z panami, natomiast jedna istotna rzecz, Paweł Fajdek myślę, żeby pasował do tego środowiska, jak już chodzimy w inne sporty, natomiast znowu mamy problem pozasportowy, natury naturalnej, bo Mietka właśnie atakuje osa, więc nie wiem, jak długo to połączenie jaka będzie osa jeszcze w październiku? Aktywne. Naprawdę. Wczoraj też siedziałem na herbacie, była osa. Dobrze, że wody tam nie ma, Samuel, nigdzie, to wiesz. Natomiast istotna rzecz jeszcze, moi drodzy. Pan prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Cezary Kulesza, pojawi się dzisiaj w hotelu reprezentantów Polski. Spotka się z Michałem Probierzem. Czy będzie to oficjalna kolacja z całą drużyną reprezentacji? Tego nie wiemy, raczej tak nie będzie. Natomiast dzisiaj kadrowicze mieli te typowe dla pierwszego dnia obowiązki. Mimo że mecz już za 3 dni, mimo że wylot za 2 dni na Wyspy Owcze, no to dzisiaj wszyscy debiutanci udali się od razu do pokoju, gdzie czekali na nich fotografowie. Sesja w koszulkach i wszelkie tego typu tematy były dopinane. Dzisiaj z kolei odprawa była przed treningiem. Coś nowego za Michała Probierza, dlatego ta konferencja rozpoczęła się później. No i wieczorem spokojnie już kolacja i bez żadnych obowiązków kadrowicze będą mogli spędzić trochę czasu wspólnie. No właśnie, a więc dużo konkretów na początek od Samuela. Ciekawa figura z tą taką pierwszą odprawą. Zanim jeszcze ruszymy na pierwszy trening, to poznajmy się wszyscy i tak powiedział, że taktyczna Michał Probierz, więc pewnie pierwsze oczekiwania przed tym treningiem. Dobrze, słuchaj, to dziękujemy ci za ten pierwszy szybki raport, za te informacje. Oczywiście więcej na naszych kanałach społecznościowych, bo na pewno będzie się za chwilę jeszcze działać na tym treningu z Mieczysławem. Samuelu, drogi, pozdrawiamy cię serdecznie i życzymy ciepłego popołudnia i wieczoru. Do usłyszenia, do zobaczenia. KJD pisze, że po prostu dzisiaj odbędzie się w hotelu nieoficjalna gala tak to mistrzów sportu. To jest chyba największa powierzchnia konferencyjna w Polsce. Stąd często są tam gale nie tylko sportowe, ale też no różne biznesowe. Już nie pamiętam, ile tam zjazdów, aptekarzy, farmaceutów, pielęgniarzy i tak dalej przeżyliśmy, czy przeżyłem, kiedy raportowało się z obozu reprezentacji Polski. Tam się naprawdę bardzo dużo dzieje. Chciałem też powiedzieć, że rozmawiałem akurat dzisiaj z prezesem Kuleszą na Stadionie Narodowym. No i taki jego przekaz chyba główny, mam wrażenie, jest następujący, że jak my, pytaliśmy o personalia, jak my już nie będziemy potrafili wygrywać z takimi zespołami jak Wyspy Owcze i Mołdawia, to chyba warto delikatnie tę piłkę zresetować, więc on jest na razie zdania, nie potrafiliśmy z Mołdawią. Więc on jest zdania takiego, że po tym nowym otwarciu po prostu muszą być koniecznie 3 punkty na wyjeździe, no 3 punkty z Mołdawią u siebie. Tego sobie po prostu inaczej nie wyobraża i raczej jest pewny tego, że po tym resecie
selekcjonerskim tak będzie. No właśnie, bo jak ktoś słusznie zauważył na czacie, żeby nie było tak jak ostatnio, czyli nowe otwarcie, stare wyniki, bo my o tym nowym otwarciu to mówimy od jakiegoś czasu dość regularnie. Mam tylko nadzieję, że Piotr Żyła nie będzie śpiewał piłkarzom reprezentacji. Nie wiem, czy widzieliście w mediach społecznościowych. Nie jest to wielki talent wokalny. Niech gra, niech gra na gitarze, ale niech nie śpiewa. Dużo fanów futbolu, bo wspomniałem o Zmarzliku, natomiast Skoczkowie też przecież w piłeczkę na tych swoich zgrupowaniach, czy tuż przed chyba nawet skokami jako element rozgrzewki, tę piłkę lubią sobie podbijać. Tak jest. Jakieś ostatnie refleksje? Ja jeżeli mogę, to o tej taktyce, bo w nawiązaniu do Bartłomieja Wdowika i jego powołania powiedział Michał Probierz właśnie, że to jest potwierdzenie tego, że będzie też jakaś alternatywa, jeżeli chodzi o ustawienie, bo pojechał specjalnie po to, żeby zobaczyć go na żywo, jak funkcjonuje w czwórce obrońców. Ktoś może też się zastanawiać, po co ten selekcjoner lata jeździ na te mecze. No właśnie po to i to mi się podoba. Jak mógłby sobie włączyć w telewizji. No nie, kamera jednak telewizyjna, która idzie za grą. Nie, no każdy, kto jest na meczach, to wie, ile też miałem okazję być na Lechu i na Legii w tej kolejce i zupełnie... Może Probierz nie chce patrzeć tak na sytuacje bramkowe, tylko chce patrzeć na Wdowika. Jest konkret. Brakuje mu lewego obrońcy, jadę zobaczyć kogoś, kogo mogę powołać za puchacza, a nie, że tak powiem, na mecz Lewandowskiego do Barcelony, bo to mnie zawsze dziwiło, że często były wyjazdy do Monachium. Wiadomo, a do Dortmundu, jak grało trzech. Albo do Dortmundu. Tam to fajnie zawsze się pokazać. Też bym sobie pojechał, ale jednak trzeba do Białego Stoku. Michałowi Probierzowi akurat tam blisko. Przyczyną angażu Wdowika jest kontuzja puchacza, no wyjdźmy od tego. Dobra, ale tyle, wiesz, nieważne, jedziesz po to, był już trener, to co Tomek mówił, miał być na Legia Raków, prestiżowy mecz, jest sytuacja awaryjna, jedziemy, tak? To mi się też podoba, no Santos przyjechał na jeden dzień na super puchar i tak jak był, tak wyleciał jeszcze tego samego dnia, więc dużo takiej normalności jest po prostu. Powroty do Santosza już nie masz. A ja czasami mamy tu jeszcze... Z rozrzewnieniem, tak? To chętnie sobie powracam, także mi się podoba na czacie komentarz, że premier nie wpadnie, ma debatę dzisiaj po południu. No, prawo, tak, bo co? No po co, no wiesz, raz padł do tego? Aha. Nie, raz padł i zadyma przez pół roku, także... No nic piłkarzom na razie nie obiecuję, na razie niech oni sobie ten awans wywalczą. Tak dopasowaliśmy tę kadrę, żebyśmy mogli w każdej chwili zmienić ustawienie w trakcie meczu, mówi Michał Probierz. My o tym ustawieniu pewnie jeszcze będziemy długo debatować, bo mamy jeszcze wtorek, środę. W środę kadra wyleci na Wyspy Owcze, a w czwartek zagra tam pierwszy za kadencji Michała Probierza mecz. Trzeba odrabiać te punkty potracone w marcu, w czerwcu i we wrześniu, tak? Jeżeli dobrze liczę. Zostały nam już tylko dwa jesienne zgrupowania, a później potencjalnie baraże. Zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. Do końca ponad 4000 osób było z nami. Jeszcze raz poprosimy was o polubienie naszej transmisji. Zachęcamy was do obserwacji nas w mediach społecznościowych, bo tam będą relacje z treningu, najświeższe informacje od Samuela. A jutro kolejne wydanie International Level o godzinie 15:30. Kolejna konferencja. Zobaczymy, kto na niej się pojawi. Trzymamy kciuki za to nowe otwarcie. Tomek Włodarczyk, Dawid Dobrasz, Janusz Basała i Radek Grzegorz. Ja zaapeluję do Maćka, żeby jutro wszyscy się nie ubrali przypadkiem na czarno, bo tak zaczęliśmy niezbyt optymistycznie, a wierzymy przecież, że będzie dobrze. Jest. Dziękujemy wam bardzo i do zobaczenia.